Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To już drugi sezon mojego podcastu. Poprzedni zakończyłem w 2020 roku. Teraz mamy już rok 2021. Nowy setup, za nami Pałac Kultury. Nowi goście, nowe rozmowy. Była taka 6-miesięczna przerwa między tym gościem, którego zaprosiłem dzisiaj, a poprzednim, wynikająca trochę z COVID-u, trochę z nadmiaru pracy, ale lecimy. To był mega fajna przygoda nakręcić te pierwsze kilkanaście odcinków. Nie sądziłem, że skończy się to aż taką ilością. Podekscytowany efektami tychże rozmów, bo narodziło się z tego wiele nowych znajomości, wiele osób miało okazję posłuchać o nowych i ciekawych tematach związanych z nie tylko stricte z biznesem, ale też generalnie z tym, co robimy z własnym życiem. Zachęcony tym zrobiłem sobie oczywiście nową, kolejną listę gości i dzisiaj zaczynamy od Rafała Zaorskiego. Cześć Rafał. Cześć, dzień dobry. Rafał daleko nie miał, bo jest moim sąsiadem od niedawna. Znacie go oczywiście bardzo dobrze jako króla polskich spekulantów. Króla, może... Przede wszystkim osobę bardzo aktywną w internecie już od wielu lat. Ja sam, Rafał, pierwszy raz natknąłem się na ciebie jeszcze za twojej słynnej akcji charytatywnej. Wtedy myślę, że większość ludzi, czy duża część ludzi, którzy dzisiaj cię znają, wtedy o tobie usłyszała po raz pierwszy, mimo że przecież twoja historia aktywności to jest dobre 20 ponad lat, nie? Nie wyglądam, ale chyba tak. Sam mówiłeś zresztą, i to jest jedna z rzeczy, o którą pewnie będę cię chciał zapytać, że jak coś tam sobie przesłuchiwałem, bo my się tam trochę znamy, wiele razy rozmawialiśmy, ale ilość materiałów, które wrzucasz do internetu i ilość informacji i wiedzy, którą przekazujesz, jest olbrzymia, także ciężko wyłowić wszystko, ale na przykład... Dużo jest? Tego nie. No nie wiem, ostatnio jakiś materiał, który obejrzałem, mówiłeś o tym, że straciłeś dużo, jak była powódź w 97 i to w tym sensie na rynkach, nie? Może popłynąłem na powodzi. Nie? A kiedy to było, nie? Cimoszewicz wtedy powiedział, że trzeba było się ubezpieczać albo nie budować na terenach zalewowych, nie? On też popłynął, także. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast to, co mnie ciekawi najbardziej, ty jesteś niesłychanie aktywny jako edukator, bo animujesz największą społeczność traderów w Polsce i faktycznie w swoisty sposób, w swoim wyjątkowym stylu. Prowadzisz tę grupę, raz ją prowadzisz, nie prowadzisz, rozwijasz, ona żyje własnym życiem, różne były koleje, kto śledzi, ten wie. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że edukacja jest czymś, na czym ci zależy i ta praca, którą tam wykonujesz, ona jest stricte związana z uczeniem ludzi tego, czym jest tradowanie, spekulacja, dlaczego coś nie działa, czyli analiza techniczna, dlaczego ci, którzy sprzedają kursy, to są najczęściej, czy prawie wyłącznie oszuści i złodzieje. Ale co mnie ciekawi w całym tym przedsięwzięciu edukacyjnym, które prowadzisz już wiele lat, czy widzisz, że młode pokolenie, które w tym momencie wchodzi w dorosłość, w tym świecie takim szalonym, quantitative easingowym, w świecie kryptowalut. Czy ty widzisz, że oni się pojawiają na tej OTS-ie, jest ich coraz więcej i że te osoby wchodzą w ten świat i właśnie, że dzięki takim grupom jak TJS mogą się czegoś nauczyć? Ale mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, ale to pozytywnie, wiesz, bo zazwyczaj jak ktoś robi ze mną wywiad, to zaczyna od tego, od pieniędzy, od milionów, od tym, jak zarobiłeś, jak straciłeś, wszystkie te rzeczy. A ty już odpowiadałeś na te pytania, tak, na wszystkich innych wywiadach. No, ale widzisz, na przykład ta edukacja jest mi bardzo bliska, bo w swojej pracy zawodowej miałem w pewnym momencie firmę e-learningową, zajmowaliśmy się dostarczaniem rozwiązań e-learningowych, czyli też między innymi tym szkoleniowcom z nienawidzonym, o których mówimy. Tylko, że ja zajmowałem się edukacją wczesnoszkolną, obsługiwałem SIP, PWN, Nową Erę, ORE, CODN, czyli menowskie też organizacje, byłem tam i doradcą i też tworzyłem różnego rodzaju narzędzia, więc jakby z tą edukacją jestem blisko, więc jak szkoleniowcy na moją krytykę szkoleń twierdzą, że się na tym nie znam, no to śledząc moją historię mogę się dużo więcej na ten temat dowiedzieć. I właśnie z tej perspektywy, jak wiem, jak prawdziwa edukacja wygląda, krytykuję szkoleniowców z branży finansowej, bo oni bardziej szkodzą niż dają jakieś rozwiązania ludziom. A Trading Jam Session, czyli nasza organizacja, grupa, można powiedzieć, facebookowa,
którą jestem współzałożycielem, bo nie zakładałem jej sam, a wiele osób założyło ją na początku 2015 roku. Główną ideą był social learning, w takim rozumieniu traderskim, bo jeśli patrzymy na rozwój nauki, to ta krytyka naukowa, czyli wolność wypowiedzi, podważanie dogmatów, podważanie paradygmatów jest najważniejsza w dojściu do prawdy. Jeśli masz zapewnioną wolność słowa, to jesteś w stanie dojść do tej ostatecznej albo być bliżej prawdy niż osoby bądź organizacje bądź ci szkoleniowcy, którzy wierzą tylko w jeden dogmat. Tak? I to jest główna idea Trading Jam Session, gdzie nadrzędną wartością jest wolność słowa, bo uważam, że ta wolność słowa doprowadzi nas do najlepszych wniosków i najlepszych rozwiązań. Jeśli by zakazać naukowcom myślenia, podważania dogmatów, pewnych twierdzeń, to myślę, że nauka by w ogóle nie ruszyła z miejsca. To akurat jest już w ogóle inny i bardzo przepastny obszar tematyczny, gdzie łączą się takie słowa jak prawda, nauka, ale też należałoby do tego dołożyć autorytet, bo co z tego, jeżeli masz rację, czy naukowcy, powiedzmy, nie wiem, prezentują jakąś teoretycznie sprawdzoną teorię naukową, ale jeżeli żyjemy w czasach podważania wszystkich autorytetów i ludzie wybierają sobie, że no może ci naukowcy mają rację, ale coś tam, nie obchodzi mnie to, a w takich czasach zdaje się żyjemy, to o wiele trudniej jest później tę prawdę rozdystrybuować. Ty wszelako tym autorytetem się cieszysz i tak, że wrócę do sedna mojego pytania. Czy ty widzisz, że dopływają po tych kolejnych latach do puli twoich odbiorców właśnie młodzi ludzie? Znaczy, nigdy nie tego nie analizuję. Czy tego tak nie śledzisz? Nie śledzę tego w ogóle. Jakby w takich kategoriach, by sprawdzać statystyki, ile osób mnie subskrybuje, czy ktoś ma o mnie takie zdanie, czy inne. Uważam, że prawda sama się obroni i jestem spójny z tym, co wewnętrznie czuję. Nikogo nie udaję. Tak? Straciłem pieniądze, to od razu o tym powiedziałem. Dla wielu to był wielki szok, ale myślę, że zrozumieli dlaczego, nie? I szybko się też podniosłem. Rafał Zarski się skończył, a potem tak. Się zaczął znowu po raz kolejny. Czyli cały czas się kończę, bo tej test, zanim się zaczął, to się skończył, bo mamy bardzo dużo hejterów, troli. Ostatnio spotkałem się, zresztą w sumie na tej imprezie, na której ty też byłeś, z jedną osobą, która... Nie wiedziałem skąd jest, a nagle się okazało, że jest przedstawicielem jakiegoś brokera, nie? I mówi do mnie, dlaczego Rafał w Polsce tyle ludzi cię nienawidzi, nie? Ja mówię, to chyba w jakiejś bańce informacyjnej pani żyje, nie? No i wiadomo, nienawidzą mnie szkoleniowcy, brokerzy, mają z tym problem, mają problem z percepcją tej OTS-u na rzeczywistość, bo prędzej czy później osoby namówione na rynek kapitałowy, na szkolenia z analizy technicznej, z różnych dziwnych, przedziwnych metod trafiają na tej OTS, gdzie spotykają się z pełną otwartością, brakiem kasowania komentarzy, wolnością słowa. Na początku tego nie rozumieją, a potem zaczynają doceniać tą formułę wypowiedzi. To możecie w tym zakresie trochę ci coś powiem ciekawego, bo tak generalnie to pokolenie wchodzące obecnie w dorosłość, ja mam 15-letniego brata, więc mam sposobność też to obserwować od tej strony, jest bardzo otwarte, jeżeli chodzi o rynki finansowe. O wiele lepiej wyedukowane też, jeżeli chodzi o te rynki, jak się okazuje, aniżeli na przykład ja byłem jako 15-latek, z pewnością nie miałem wtedy na ten temat zielonego pojęcia. Obecnie i na Twitterze, i na TikToku. Na Facebooku może mniej, ja tej OTS jest na Facebooku i to może być jakieś tam ograniczenie. Ale na TikToku trend tak generalnie, gdzie dzieciaki, nazwijmy to otwarcie, sobie analizują wykresy zarówno czy na Reddicie, prawda, bo tutaj ten Reddit jest ważny w twoich ostatnich, powiedzmy, dla ostatnich miesięcy u ciebie. YOLO trading, tak? Trochę tak jest, no na przykład wczoraj tam Doge w ciągu ostatnich kilku dni wywalił o 400%, to jest po prostu mrowie detalistów, z których duża część to są po prostu dzieciaki skrzykujące się na Twitterze, bo jest część Twittera, która jest właśnie popularna wśród nastolatków, na TikToku, na Reddicie, na Facebooku, na Discordzie, na różnych streamach, czy to na Twitchu, czy to na YouTubie, gdzie się da. Jest ich naprawdę dużo. I to są ludzie, którzy teoretycznie
Fajnie, że oni są wyedukowani finansowo, czy że oni są zainteresowani, właśnie, oni są zainteresowani rynkami finansowymi, natomiast oni potencjalnie mogą stać się ofiarą tych, z którymi ty toczysz boje. Staną się ofiarą rynku przede wszystkim, bo żyjemy w środowisku inflacyjnym, jest do dróg pieniądza, ktokolwiek się zajmuje rynkiem, ten zarabia. Brzydko rośnie, więc łatwo, teraz tak jest, no. łatwo być tutaj guru. Everybody is a genius in a bull market. Dokładnie. I myślę, że to się skończy, jak każdy rynek byka się kończy. I zweryfikuje, tak jak Buffett mówił, że jak nastąpi odpływ, to zobaczymy, kto pływał nago, nie? I myślę, że wkrótce się o tym przekonamy. Na razie jest historycznie największe drukowanie pieniędzy w historii świata. Nowożytnej przynajmniej i zobaczymy, jak to się zakończy. Nie? No trochę twoja idea twojego projektu Big Short Bets, w ramach której ten mrowie małych rybek odpowiednio skoordynowane jest w stanie stawić odpór tym dużym rybom, czyli funduszom hedgingowym wszelkiej machci zinstytucjonalizowanemu pieniądzowi. No to faktycznie to się ze sobą bardzo mocno wiąże, bo ty w zasadzie rozpoczynając tego typu przedsięwzięcia zwiększasz szansę, kiedy pojawi się odpływ dla tych wszystkich, którzy pływają z tobą w jednej bandzie, że bez tych gaci nie zostaną? Nie wiem. Tak samo jak zaczęliśmy od TJS-u i niekoniecznie TJS służy do walki ze szkoleniowcami, ale służy przede wszystkim wolności słowa, uczeniu się nawzajem od siebie. Tak samo Big Short Bets to nie jest do końca narzędzie, które umożliwia zrzeszanie się ludzi, traderów, inwestorów i rozgrywanie jakichś akcji typu GameStop. Może do tego służyć, ale główną jakby value tego projektu jest wolność słowa i to, że regulatorzy na przestrzeni ostatnich 100 lat ugotowali nas jak żaby w lekko podgrzewanej wodzie i to widać, bo regulacje 100 lat temu były wprowadzone, żeby nas chronić, małych inwestorów, małe rybki powiedzmy, a na końcu są chronione duże fundusze inwestycyjne i grubi rozgrywający i Wall Street. Tak? Ale nie bardziej, nie mówisz bardziej o rzeczywistości amerykańskiej, aniżeli o rzeczywistości polskiej? Rzeczywistości polskiej nie było, kiedy rynek kapitałowy się tworzył, no bo o kim możemy mówić? Rynek giełda papierów wartościowych powstała w międzywojniu, a jednocześnie była tak słaba, że tam chyba jedno notowanie było raz na tydzień, więc tam nie można. Jedynym rozgrywającym tam chyba była rodzina Kronenbergów, tu się kończy nasza historia na II wojnie światowej, a potem już nie ma w Polsce rynku kapitałowego. Dopiero lata 90., pierwsza bańka, Bank Śląski, 93 rok. Pierwsze porażki i tyle. No, taki jest rynek w Polsce. Tak, ale animujesz swoją akcję w roku 2021, więc skrzykujesz w sumie głównie polskich inwestorów na ten moment, tych małych inwestorów detalicznych. No i będziesz toczył boje z polskimi funduszami czy z zagranicznymi? W sumie zagraniczne są obecne na polskiej giełdzie, więc ja powiedziałem amerykańskiej, że to amerykańskie prawo może jak bailoutuje amerykańskie banki za pieniądze podatników, to faktycznie pasuje to do twojego obrazka. Ale czy w Polsce sytuacja jest analogiczna? Znaczy trzeba jakby spojrzeć na to, czym taki Big Short Bets będzie się zajmował. Wszystkim informacją. Tak jak wspomniałeś o TikToku, większość tego mainstreamu skupia się na wykresie, który jest już historią. A za tym wykresem stoją jakieś informacje, zdarzenia, rzeczywistość, która nas otacza, fizyka po prostu. I ja się nie zaliczam do traderów, bo traderzy jednak patrzą bardziej na wykres, czyli na to, co się wydarzyło. Ja staram się antycypować przyszłość, co się wydarzy. Więc jeśli zbieram informacje w takim starym stylu spekulacyjnym, dążę do tego, by tą rzeczywistość widzieć. Nie wiem, tam opowiadasz, tam pukasz do drzwi, podpytujesz, no tak, taki stary styl. No, jakbym chciał zobaczyć, czy twoja firma dobrze sprzedaje ubrania, to bym popytał znajomych, czy w ogóle kupują, zobaczyłbym. Albo byś podjechał i zobaczył, czy produkujemy, nie? Tak, albo ile tirów wychodzi od ciebie z produkcji. Są rzeczy, których nie da się ukryć, nie? A jakby w świecie inwestycyjnym
na giełdzie papierów wartościowych są tak zwane raporty ESPI, nie? Które mówią o tym, czy dana firma zarobiła, czy nie straciła, po prostu raporty finansowe. Nie? Ostatnio mieliśmy przykład... A to taka beka jest z tego ESPI czasem, nie? Że jakieś tam polskie spółki gamingowe wrzucają każdą jedną rzecz do ESPI, a ktoś nie wrzuca nic i to takie jest też... Pytanie, jak tą informację wysterujemy. Zobacz, CD Projekt puścił informację o rekordzie. Ulubiony CD Projekt. Ktoś powiedział, że się wziąłem na CD Projekt. Ale... Nie, no fajny przykład. No, to jest, jak ktoś jest na świeczniku, no to wszyscy o nim gadają. Tak, tak. No i też dobrze rozegrane. Też CD Projekt pozwolił mi wrócić i odrobić większość strat. A przez półtorej roku się ludzie ze mnie śmiali, że zapowiadałem shorta na debiucie, znaczy na premierze Cyberpunka i uważam, że to jest jeden z lepszych rozegrań. Legendary. Tak, i nawet powiedziałem, że pomimo tego, że CD Projekt będzie miał super wyniki finansowe, to i tak kurs będzie leciał. No i mamy tego efekt obecnie, kiedy wyniki są rekordowe, zostały ogłoszone, ulica patrzy na ESPI, a na końcu wszyscy już o tym wiedzą, nie? O tej sprzedaży. No, to nie ma, ta dana już nie ma jakiegoś znaczenia. Więc jakby Big Short Bet służy do tego, żeby jakby wykorzystać drugą rewolucję informacyjną i tą drugą odnogę, o tak powiem, bo powiedzmy, że pierwsza rewolucja informacyjna była w postaci takiej biernej. Nie wiem, drukowano książki, prasę, czyli od nadawcy do odbiorcy. Potem jej druga odnoga w drugą stronę, tak jak Reuters na początku XIX wieku zaczął tworzyć agencje informacyjne i zbierał informacje i te informacje przetwarzał i sprzedawał. Tak teraz mamy tą pierwszą odnogę drugiej rewolucji informacyjnej, czyli Elon Musk puszcza na Twitterze, wszyscy się o tym dowiadują bez pośrednictwa tej czwartej władzy, czyli mediów. I mamy do wykonania tą drugą odnogę rewolucji, jak zbierać informacje od ludzi. To co, będziesz brał jakichś tam chłopaków, będziesz ich wysyłał pod fabryki i będą obserwować, czy te tiry wyjeżdżają? Nie da się mieć kapitanów na każdym statku. My się z tego śmiejemy, ale fundusze hedgingowe to właśnie robią. Jakby zatrudniają, może nie w taki sposób, jakim my mówimy, ale od tego są satelity, od tego są jakieś dane, które możemy zbierać z Wi-Fi, możemy zbierać z ruchu, który jest dookoła nas, z kamer. Nagle nawet Google Street View może nam posłużyć do analizy, czy na przykład dana firma w Chinach funkcjonuje, czy nie. Oczywiście na ile te dane są aktualne, ale dane satelitarne są wykorzystywane najszybciej. No to na pewno w handlu widać tam te wszystkie statki, widać samoloty, ruch powietrzny, to wszystko jest chyba gdzieś tam wisi w internecie. Nie, nie da się też pewnych rzeczy ukryć, nie? I jeśli pracujesz w jakiejś branży, tak, to dobrze o tym wiesz. Wiesz na temat swojej konkurencji, czy oni... To, mają... to inne firmy ci dostarczają narzędzi do tego, żebyś analizował i szpiegował swoją konkurencję i zarabiają na tym, że ty sobie możesz sprawdzać ich tam trafik, ich SEO, okay, ich reklamy. Ale świat jest mały. Ile węzłów potrzebujesz, żeby dotrzeć do człowieka w Ameryce, nie wiem, wybranego? No to 6 węzłów w tej chwili, tak, może kilka. Nawet 5. I masz dostęp do każdego człowieka na ziemi. Więc w związku z tym, jeśli pracujesz w jakiejś branży, te informacje, które, jeśli to są spółki giełdowe, zanim one trafią do ESPI, zanim pokażą wyniki, to ty już o tym wiesz, ty już możesz przewidzieć, jak to będzie się układało. To trochę tak jest jak z danymi. Możesz je analizować, ale musisz wiedzieć, czego szukasz, bo same dane nieprzetworzone niekoniecznie mają wartość. Dopiero ich interpretacja i ułożenie w kontekście może coś podpowiedzieć, co jest kompletnie już inną parą kaloszy, bo dlatego, nie da się tego mechanicznie robić. Dlatego nie? Wykres nie działa, bo to są dane bez kontekstu. To jest rzut kostką i matematycy to udowodnili i dlatego głośno mówię, że analiza techniczna sama sobie bez kontekstu nie działa. I jeśli trader patrzy na wykres, mógłbyś porównać dwa typy osób, które podchodzą do rynku, trader i spekulant. Trader spojrzy ci na wykres i powie, tutaj jest formacja RGR, tutaj jest nietoperz, tutaj jakieś Fibonacci i tak dalej. Coś, co jest wtórną cechą wykresu, a spekulant ci powie, tutaj w 2001 roku były dwie wieże, tutaj więcej drukowali, tutaj 70 lata odejście od standardu złota, tutaj kryzys paliwowy i zawsze ci przedstawi wykres i cenę w jakimś kontekście związanym z rzeczywistością. I to jest rzeczywistość. No bo cena ropy na minusie. No dokładnie. Spodziewałbyś się tego? No nie. Chyba nikt się nie spodziewał. No dokładnie. A czyli wiesz, paru analityków to przewidywało i wystąpił ten efekt. Wyjątkowy, tak jak Nassim Taleb powiedział, że te czarne łabędzie, nam się wydaje, że one są rzadkie, one są częstsze niż nam się wydaje w naszej percepcji. Nie? No.
Ty zawsze byłeś taki wolnościowy w swoich wypowiedziach, bo tak mi się wydaje, że w ostatnim czasie zacząłeś mocniej akcentować tę wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność działania. Że kiedyś nie było tego aż tyle w tym, co mówisz publicznie do ludzi. A bo może nie zbierałem tych wszystkich myśli w jeden taki konstrukt ideologiczny może, tak? Bo w związku z tym, że człowiek się rozwinął obok tej OTS-u, też dało mi to dużo do myślenia. A też właśnie pomijałem te aspekty wolnościowe, bo jak człowiek mówi o wolności, to od razu jest wpuszczany w partię Wolność i Korwina i staje się kucem, nie? A ja się nie utożsamiam. Znaczy lubię ludzi, którzy myślą wolnościowo, ale jakbyś chciał, to byś sobie mógł zrobić kucek. No tak, nie utożsamiam się z żadną partią, bo uważam, że spekulant, trader, osoba, która tą rzeczywistość tylko postrzega, powinien być tak jak lekarz, jakby nie wchodzić z nią w interakcję, nie sypiać ze swoimi pacjentami po prostu. I to jest zdrowe podejście, nie? Tak, żeby na przykład percepcja opcji politycznej, ideologii nie zmieniła nam postrzegania rzeczywistości, bo to postrzeganie rzeczywistości wpłynie znowuż na ocenę, czy dana spółka zarobi, czy nie, jakie będzie szanse rozwoju gospodarczego i tak dalej. Ale siłą rzeczy twoje zajęcie jest chyba, jakbyś tak spojrzał sobie na cały przegląd idei, jaki oferuje nam świat zachodni, a jest to historia sięgająca wielu tysięcy lat, no to zważywszy na to, czym się zajmujesz, a zajmujesz się spekulacją, no to te libertariańskie, czyli klasyczne anglosaskie poglądy gdzieś tam od Adama Smitha i tak dalej, akcentujące właśnie wolność, odpowiedzialność, swobodę zawierania umów, no to jest chyba jedyny taki zespół ideologiczny, który jest w stanie utrzymać taką aktywność jak twoja, nie? W tym kontekście, jak ktoś na przykład z tobą dyskutuje, no to on dyskutuje z tobą z innych pozycji ideologicznych. Na przykład powie, spekulacja jest bezwartościowa, bo zatem jest jakaś hipoteza, że w społeczeństwie każdy musi pełnić jakąś rolę względem swoich innych członków tego społeczeństwa, że umowę się zawiera w ramach całego zbioru ludzi, a nie tylko między sobą i to niesie jakieś ze sobą konsekwencje, że ta odpowiedzialność nie jest osobista, tylko ona jest bardziej wspólnotowa, i tak dalej, i tak dalej, i tak wiesz, dalej. Te spory sięgają aż do Platona i merytokracji, tak? Czy demokracja jest lepsza, czy merytokracja? Więc jakby moglibyśmy prześledzić to historycznie 5000 lat wstecz, ale wtedy się te ustroje tworzyły i na tyle wydajność wzrosła, że paru ludzi z bardziej otwartym umysłem mogło takie idee wymyślać, bo ktoś na nich pracował, nie? Niewolnicy, chłopi, tak, tego typu. Dlatego jakby, dlaczego też historycznie, przynajmniej ja analizuję takie rzeczy, no ze względu na to, żeby postrzegać to, co się dokoła nas dzieje w sposób najbardziej rzeczywisty. Tak jak moglibyśmy, trochę mnie śmieszą te wszystkie konflikty monetarystów z keynesistami, które może miały sens jeszcze 100 lat temu, ale teraz przy tej wydajności produkcji nie mają najmniejszego sensu. Nie? Konsumpcjonizm to zaorał. Marx, który rzeczywiście fajne rzeczy zauważył odnośnie wydajności pracy, bo to była jego podstawa do pewnych tez, no nie wymyślił konsumpcjonizmu, który już Stany Zjednoczone bardziej światu narzuciły. I myślę, że jak tą rzeczywistość staram się postrzegać, to jakby te rzeczy, które nam media narzucają, światopogląd, odrzeć tą rzeczywistość, takie kotary i zobaczyć, co jest za tym. Nie? A za tym jest w tej chwili bardzo prosty system zniewolenia. Wiem, że teraz będę wyglądał jak jakiś szur, nie? Ale tak, to jest system zniewolenia bankowo-konsumpcyjno-kredytowy. I tak to trzeba nazwać. I wtedy to się kręci. A ty to uogólniasz, bo to można wziąć z poziomu jednostkowego, gdzie powiedzmy, że stworzenie zobowiązania między człowiekiem i instytucją finansową w postaci kredytu zwiększa wydajność pracy tego człowieka, podnosi jego efektywność przy jednoczesnym, oczywiście pasywnej korzyści ze strony banku, chociaż akurat... No dobra, to ten sam system przenieśmy na grunt. I teraz ten sam średniowiecze, system... Średniowiecze, żeby zadziałało.
Nie, zadziałałby. Wyobraź sobie, masz taką polną drogę, no. Tam chłopa pracującego, zbierającego sierpem, bo oczywiście kosą nie mógł, nie? Tam są zupełnie inne relacje, ciężko to... Bo ty... Pługiem drewnianym no. I nagle mu wyskakujesz z reklamą. Czego? Coś innego tutaj. Wiesz, czym jest problem? On nie potrafi czytać. Ale to nawet nie o to chodzi. Ze średniowieczem jest trochę inny problem. Ty żyjesz w czasach, gdzie masz prawo stanowione, gdzie jakby prawo jest podstawą relacji między ludźmi, relacji między, na przykład tego typu relacje między człowiekiem i instytucją. To nie było prawa? W średniowieczu masz relacje osobiste. Tak, no wasalne. No i to ma zupełnie inny charakter. Nie jest tak, że masz jakieś spisane prawo stanowione na jakimś obszarze, w ramach którego to prawa masz na przykład tam te kredyty, gdzieś to tam funkcjonuje. Ale mamy prawo zwyczajowe w systemach anglosaskich i ono się wywodzi ze średniowiecza. Tam nie ma zbytniej różnicy poza tym, tylko że... ono zostało uogólnione na obszar danego terytorium, jakim jest kraj. Ale ja co innego chciałem powiedzieć, bo chciałem nawiązać do tego, że to funkcjonuje w skali mikro, czyli w skali jednostki, ale tak samo funkcjonuje to w skali relacji między państwem a państwem, czy między większą instytucją finansową a państwem. Ostatnio, zresztą to nic nowego, Ty wrzucałeś, ty często do tego nawiązujesz, czyli do polityki amerykańskiej czy chińskiej względem swoich krajów podporządkowanych na swoim terytorium wpływu, gdzie... Bartoszek byłby w tym lepszy na pewno. No tak, no ale to są też takie tematy, które ciebie kręcą i interesują. On wyciąga wnioski polityczne, ja wyciągam wnioski spekulacyjne, jakby... No dokładnie, ty się pytasz, co się stanie, co w związku z tym się stanie, że Chińczycy posiadają greckie porty albo robią wielkie inwestycje infrastrukturalne, nie wiem, w Afryce, w związku z czym sobie te afrykańskie kraje podporządkowują, dając im tam pieniądze i uzależniając od siebie i od swojego kredytu i tak dalej. Czy państwa zachodnie, czy Francuzi w swoich koloniach trzymający jeszcze legię cudzoziemską, cały czas to robią i cały czas oddziałują na Afrykę, swoje były kolonie, nie? Więc jakby to jest normalna polityka o władzy. Jakby ocieramy to z, nie wiem, z ONZ-u, z walki o prawa ludzi, tak, a na końcu i tak stoi władza i pieniądze. Kto na kogo pracuje i kto wykonuje tą pracę i kto może komuś kazać zrobić to i to. To jest władza. Jakby na końcu pieniądze się nie liczą, a wszyscy się kłócą o te pieniądze, liczy się władza, bo władza sobie pieniądze wydrukuje, nie? W każdej chwili, w każdej postaci. I za tym jeszcze jest ważniejsza kwestia. Te zmiany, które historycznie obserwujemy, one są powiązane ze wzrostem po prostu produktywności, wydajności pracy. A za tym stoi znowuż nauka i rozwój nauki. Nie? Kształtuje pod warunkiem, że może właśnie kształtować własną politykę monetarną, bo nie występuje w jakiejś unii z innymi państwami typu euro, gdzie... Mniejszy kraj ma mniejszy wpływ na politykę monetarną, aniżeli większy. Czyli nie wiem, tak. Słowak nie powie Niemcowi, że żeby coś zmienił, bo go Niemiec wyśmieje. No, trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy w układzie pokarmowym i politycznym, i gospodarczym, i w jakich strefach wpływu. No i to jest gra i ta gra cały czas trwa. No, Polacy tą grę też rozgrywali przed II wojną światową i tak sobie rozegrali. I ty na takim poziomie makro, kiedy podejmujesz decyzje dotyczące tego, gdzie, co będziesz shortował albo w co będziesz inwestował, ty patrzysz na rzeczy rozgrywające się na takiej szerokiej skali makro w kontekście historycznym, czyli jak, nie wiem, spór chińsko-amerykański w Polsce może mieć wpływ na naszą sytuację geopolityczną i co z tego może dla nas wynikać? Tak, dlatego już nie staliśmy się takim peryferium Stanów Zjednoczonych, a jesteśmy przy peryferiów, mówimy o Ukrainie i Białorusi. W związku z tym myślę, że Polska na tym dobrze wyjdzie, nie? No i jesteśmy elementem rozgrywki to takie jeszcze z Niemcami. Myślenie życzeniowe właśnie w stylu Jacka Bartosiaka, że to się dobrze Jacek dla nas Bartosiak skończy. Myśli, że to się tragicznie skończy. Ja myślę, że też jest jeden taki duża rzecz, która się zmieniła na świecie. No jednak jest ta broń jądrowa i nie dojdzie do ostatecznego rozwiązania między państwami. No nie może, no chyba, że tutaj są sami samobójcy. Nic się nie zmieniło, to jest jak... To jeszcze za Związku Radzieckiego. Tam jest, to chyba David Bowie śpiewał, że no w każdym razie tam była puenta taka, że generalnie ma nadzieję, że oni też tam mają dzieci po drugiej stronie. Tak. Ale ktoś może nie mieć tych dzieci w końcu. Ktoś może nacisnąć ten guzik. Nie, myślę, że jakby cały czas żyjemy w strachu. Media nas straszą. Zobacz, ile się ludzi straszy kryzysem wielkim, który ma nadejść. Nie? A i który to już rok?
Co roku jest kryzys, nie? Oczywiście ten kryzys nadejdzie, nie wiem, w wartościach bezwzględnych, stracimy ileś tam miliardów i tak dalej, ale zobacz, 2007 rok, nie? Jeszcze w 2009-2010 tyle się mówiło o Lehman Brothers, o upadkach, tak? O tym, że Goldman ledwo co podniósł się z kolan. I co z tego, nie? Co z tego? Ktoś pamięta o tym kryzysie? Jak ktoś pamięta o kryzysie w 87 roku albo w latach 70? No nie. Świat idzie dalej, a te kryzysy były chwilowe. 29 rok nie był taki straszny, a żyje nam się lepiej niż w 29 roku i taka jest prawda, nie? No. Ja zawsze moim rozemocjonowanym znajomym radzę zastanowić się, jaki realny wpływ na ich życie mają te rzeczy, którymi są straszeni. Czyli czy coś się dzieje dookoła nich, czy jest jakiś spór, czy jest jakiegoś rodzaju kryzys, to czy to faktycznie oddziałuje na ich relacje z innymi ludźmi, na ich majątek, na ich perspektywy przyszłości, no czy to wyłącznie taki straszak. No tak, ale wiesz, ludzie nie postrzegają, znaczy zaczynają już postrzegać, ale dużo się zmieniło w ciągu ostatnich 100 lat, 1000 lat. Ta wydajność pracy jest olbrzymia. My już nic nie robimy jakiegoś konkretnego. W tej piramidzie ma słowa, te podstawowe rzeczy są zapewniane przez bardzo wąską grupę ludzi. 1% ludzi w Stanach pracuje w rolnictwie, w Polsce jest 10, może nawet mniej teraz. Tak? To co reszta ludzi robi? Nagrywa filmiki na YouTube'a? Coraz więcej. Jak myślisz? No i powiedz mi, PKB jest w tym mierzony. Nagrywaniem filmów, restauracjami, kinami, teatrami, kulturą, Netflixem. I to jest PKB. Ale czy to się przekłada na jakieś części świata rzeczywistego? No niezbyt, poza informacją. Sądzisz, że faktycznie wzrost wydajności pracy jest jednym z kluczowych wskaźników, jakimi współcześni ekonomiści opisują rzeczywistość, którą widzą. Nie opisują właśnie, to jest problem. Nie opisują. Jak nie? No, rzadko. Jakby większość... Mi się wydaje, że dobra, no to ja może jestem zbyt nie jestem zbyt na bieżąco, ale jeszcze u Hayeka tego było całkiem sporo, a akurat o nim pomyślałem, bo go przetłumaczyłem dwa lata temu, coś tamto. Ale ja dążę do ogólnie, państwowość, pierwsze struktury społeczne, gdzie był wódz, ludzie, którzy pracowali, potem jakieś pierwsze państwo faraonów, faraon, kasta wojowników, kasta kapłanów, lud pracujący, no wynikało przez to z wydajności pracy. Jeśli mieliśmy większą wydajność pracy, mogliśmy odłożyć część płodów rolnych, to ktoś mógł z tego korzystać, no nie robiąc nic. Państwo, pamiętajmy, powstawały w taki sposób, że była jakaś banda, szła sobie ta banda, gdzieś tam się w końcu osiedlili, była jakaś wioska, no to ta wioska już była tej bandy, potem ta banda się rozrastała, kolejne wioski, no i z tej bandy nagle herszt stał się królem, banda stała się państwem, czy banda z wioskami stała się państwem, no i ale dzięki temu, to że ta wioska produkowała trochę więcej niż sama potrzebowała. A jeśli produkowała więcej, to mogła utrzymać tą kastę, która mówiła im, co trzeba robić, a co nie. Zawsze jest jakaś manipulacji ludzi. Nie? Zawsze jest jakaś banda. Czyli zobacz, do czego dążymy. Na końcu jest ważna władza. Co z tego, że w tej wiosce ktoś obracał jakimiś pseudopieniędzmi, zobowiązaniami. Na końcu przyszedł ktoś, to powiedział, że teraz gramy w taką grę, a nie inną i musicie się podporządkować albo na razie. Czyli co, czy to Big Short Bets to jest jakiegoś rodzaju ruch w stronę zapewnienia sobie większego wpływu na rzeczywistość, aniżeli masz w tej chwili, w tym zakresie, który cię interesuje oczywiście, czyli w zakresie zachowania rynku? Uważam, że regulacje poszły tak daleko, że na przykład nam, małym inwestorom, każe się czytać, nie wiem, powiedzmy, zdobywać informacje w jedyny legalny sposób, czyli obserwować oficjalne raporty, a jednocześnie fundusze hedgingowe w tym samym czasie korzystają z białego wywiadu, nawet nie białego, można powiedzieć, mniej legalnego, zdobywają informacje, które dają im przewagę nad zwykłymi małymi inwestorami. Z drugiej strony też fundusze hedgingowe mogą się dogadywać w ramach swojej organizacji z zarządzającym, z pracownikami, jak rozegra daną sytuację, a znowuż 1000 osób będącym na forum Reddita nie może. No i zostali zbanowani w pewnej chwili. Dokładnie. I zobacz, że ta rzeczywistość jest inna niż regulatorzy nam przedstawiają. Jeśli byś postępował zgodnie z tym wytycznymi regulatorów, to
Ja jako spekulant bym myślę, że pieniędzy nie zarobił, bo bym stwierdził, że najlepszą opcją do kupienia tego CD Projekta jest debiut Cyberpunka, nie wiem, albo pierwsze informacje o najlepszych zyskach, co było oczywiście głupotą, nie? Czyli trzeba tą przyszłość antycypować. W związku z tym, jeśli zapewniamy wolność słowa, szyfrowanie, to osoby takie jak ja, inne osoby z branż, ostatnio mieliśmy taki temat na grupie, 2 miesiące zanim stał się modny, o brakach na rynku stali. Na ten brak na rynku stali przekłada się na rynek budowlany, każdy. Konstrukcji, każdy, tak? Każdy. No. I jeśli wiesz, znasz tą informację, jesteś się w stanie antycypować, spekulacyjnie skupić producentów stali, nie wiem, te obszary, które uważasz, że będą rosły i w odpowiedni sposób zadziałać, tylko te informacje musisz zdobyć, a jeśli nam zamykają nam usta, no to tej informacji nie jesteśmy w stanie wymieniać. Więc w związku z tym, że działam na rynku, ja wierzę w wolny rynek, czyli wolność zawierania umów. Państwu nic do tego, jak my zawierzemy między sobą umowę, nawet jeśli miałbyś na tym stracić, albo ja. To jest moja wolna decyzja. Sam dobrze wiesz, że w Polsce, a na razie w tutejszym ładzie prawnym się obracasz, nie wiem, chyba że planujesz się wyprowadzić, to tak nie działa. I jeżeli jest coś, co opinia publiczna określi mianem afery, bądź media określą mianem afery, no to niestety, ale rząd musi się tym zająć. Już nie ma żadnej swobody zawierania umów, tylko tam ludzi się wsadza do aresztu na rok, dwa, trzy, bez wyroku. No, pytanie, w jakim obszarze, jeśli mówimy o rynku, gdzie mamy giełdę, rynku. Na której ty możesz zawrzeć transakcję z inną osobą, masz równy dostęp do tego rynku, to wszystko jest okej. Okay. Ja nie mówię o jakichś sytuacjach na ulicy, że ktoś ci sprzeda tombak za 10 tysięcy złotych. Nie, ale ja mówię rynkowo akurat w tym wypadku w związku z getbackiem trochę ludzi poszło do aresztu. No, ale tutaj było jednak oszustwo, bo te osoby, które emitowały getbacka, no, poukrywały bardzo wiele faktów na ten temat, więc tu... Ja się akurat odnoszę do tego, że jeden z... prowadzący, nie wiem, prezes, nie wiem, jak funduszu się nazywa tych, którzy partner w funduszu jeden z drugim przy jakiejś tam wcześniejszej transakcji przejmowania spółki czy tak. Sprzedawania spółki z jakimś tam pakietem, portfelem długów, że tam ta cena się komuś nie spodobała i w związku z tym areszt. Że to już nie są te, to niby jest swoboda zawierania umów, ale z drugiej strony to już nie są okoliczności wolnorynkowe, których byś sobie życzył. Zresztą podobnie w tym świecie kryptowalutowym, w który wchodzisz. Przecież sam dobrze wiesz, jak w tym momencie wygląda prawodawstwo i że w Polsce oficjalnie tak naprawdę nie można zbierać krypto, nie można emitować tokenów, trzeba szukać ładów instytucjonalnych, międzynarodowych albo narażać się na długotrwały proces zostania tam małą instytucją płatniczą, krajową instytucją płatniczą, który też niekoniecznie musi się zakończyć powodzeniem i niekoniecznie musi się zakończyć, może być dopiero początkiem problemów, aniżeli końcem. No masz 5 lat i wtedy różnie może być. Tak. No za 4 lata też mogą przepisy się zmienić i myślę, że nawet jeśli teraz są jakieś, to i tak może cię to dotknąć i to mocno. No. Czy w tym kontekście Big Short Bets właśnie dlatego z założenia jest projektem międzynarodowym, bo z tego co wiem, to jednak rozglądasz się, czy planujesz ten projekt rozkręcić szerzej? Polska nie jest targetem, jakby mamy taki, a nie inny ład prawny, mamy KNF, UOKiK, tutaj nie było akcji typu GameStop, na bankierze jest wolność słowa, można powiedzieć w forum bankiera, jeśli to czytasz. Ale bardziej celuję w rynek międzynarodowy. Znam się, jaka tam jest średnia wieku na tym forum bankiera. Myślę, 57. Myślę, żeby się zdziwił, ale tam jest sporo troli. To wynika pewnie ze społeczności parkietu, która kiedyś była bardzo mocna na forach i tam się wymieniali na tej ostatniej bańce 2004-2008. Tam bardzo dużo ludzi weszło na rynek. Tak jak teraz, jak mówisz o tym TikToku, to są tak zwane dzieci hossy. Doge to jest gateway drug. Ci wszyscy, którzy jeszcze teraz się tą adrenaliną rynkową, bo to sam dobrze wiesz, że to jest euforia, adrenalina i że to w dużej mierze na gruczołach bazuje, w jaki sposób się na tym rynku, jak się relacjonujesz do swoich gruczołów, to tak się na tym rynku później zachowujesz. Jak potrafisz te gruczoły opanować, to jest lepiej, a jak nie potrafisz, to jest gorzej. A jaką masz alternatywę? Już w Szwajcarii musisz płacić za depozyty, nie?
Czyli jeszcze... Już są oprocentowane te depozyty? Są no, ujemne stopy procentowe? Dla firm na pewno, a no nie masz co robić z gotówką, musisz ją wydać najlepiej. Dlatego nieruchomości tak puchną i mamy inflację na aktywach finansowych i to jest fakt. Nie, nie uważam, że to nic nie zmieni nam, na naszej rzeczywistości, bo po prostu waluta, w której wyceniamy te aktywa, no słabnie, a jesteśmy świadkiem bezprecedensowego okradania świata przez Amerykanów, nie? Przez system dolarowy, nie? Bo na tym to polega, nie? Tak jak jeszcze 4 lata temu, 5 lat temu ludzie się ze mną kłócili na forach, że Chiny zniszczą USA, bo posiadają najwięcej obligacji skarbowych, papierów skarbowych Stanów Zjednoczonych. A było coś takiego, były takie, coś takiego wisiało w powietrzu. Ja im przypomniałem, że to nie jest problem Stanów Zjednoczonych, że Chiny mają tego tyle, tylko to jest problem Chin, że to tak, no jak wisisz bankowi 1000 złotych, to jest twój problem, ale jak już miliony, to jest problem banku, nie? I Stany Zjednoczone próbują z tego Nelsona, może chwytu Chin, wyjść i myślę, że im się to uda, dopóki kontrolują system dolarowy. Nie? Zresztą widzisz to po tym, że sam dolar trzyma swój kurs do innych walut. To chciałem, nie? Powiedzieć, że ale cały koszyk trzyma. Walutowy jest drukowany przez ECB i Bank Japonii. Wszystkie banki, które biorą udział w tym systemie dolara. W Japonii ile to już lat te stopy są ujemne tak swoją drogą? To oni chyba byli pierwsi, nie? I wracamy do wydajności. Procederze. Da się to robić. A jeszcze w Japonii jest najwyższa wydajność pracy, chyba czy jedna z najwyższych wydajności, tak? I automatyzacji na świecie. I zobacz, co się ciekawego dzieje w tej naszej rzeczywistości. Może zamknąć ludzi w domach i będą handlować dożem. Nic się nie zmienia. Nadal masz jedzenie, nadal masz ubranie, miary bezpieczeństwo, bo jakiś tam mały procent ludzi ci to zapewnia, a reszta to jest tak zwana, przepraszam za opokrzenie, gówno praca, bo ani, no, akurat ty się, mogę powiedzieć, że zajmujesz czymś konkretnym, bo masz szwalnię, jest produkcja. To jest taki rodzaj pracy, który się szanuje. Jestem producentem. Widać, to akurat często jakby ten, najczęstsze pytanie w stosunku do ludzi zajmujących się tam handlem, a już nie daj Boże tradingiem, czy już w ogóle nie daj Boże spekulacją, to jest, że oni nic nie wytwarzają, w związku z tym są szkodnikami. Ja przynajmniej coś wytwarzam. My spekulanci jesteśmy złodziejami, tak jak Karol powiedział, zresztą nawet debatę fajną mieliśmy z nim, bardzo otwierającą oczy, uważam. I to jest super, ale znowuż w tym kontekście produkcji materiału wideo, jeśli nadałbyś tam jakąś wartość na YouTubie, no to mógłbyś porównać swoją szwalnię z jakby produkcją wideo, która też może przynieść jakieś pieniądze. No teraz pytanie, co jest ważniejsze, nie? Produkcja jest spoko. Ja trochę na nim czasem psioczę, bo jest strasznie czasochłonna, pracochłonna, nakładochłonna, uwagochłonna, wszystkochłonna po prostu. No ale umożliwia ci tworzenie przewag konkurencyjnych, daje pewną elastyczność. Ale wtedy jak ze wszystkim, ci, którzy sprzedają rzeczy cyfrowe, marzą o sprzedaży fizycznych, ci, którzy fizyczne, marzą o cyfrowych, każdy jest ostatecznie już tak biznesowo mówiąc zmęczony czasem swoją. Działam w branży B2B podstawą. I marzą o branży B2C. Klasyk. Nie mając kompetencji w tym temacie kompletnych, a znowuż przewagi takie interpersonalne w B2B, nie? Czyli nie ma co ukrywać, ja zawsze chciałem iść w produkty cyfrowe i robić technologię i cieszę się, że w końcu zaczęła się ta proporcja u mnie zmieniać i przedsięwzięć technologicznych zaczyna się pojawiać powoli, no nie, że więcej, ale stanowią coraz większy procent też mojej aktywności na co dzień. Sam fakt, że w sumie to co ty robisz w tym momencie, to jest krypto startup. Ja też robię krypto startup i w Polsce coraz więcej ludzi robi jakiś krypto startup. A wiesz, że się nic nie zmieniło na świecie. Jakbyś się cofnął 20 lat temu do pierwszej banki internetowej, to tym wentylem bezpieczeństwa, czy wentylem niebezpieczeństwa, tak, albo dużego ryzyka był Nasdaq, Neue Markets. Porównanie jest świetne, bo w tym kontekście na ten moment, chociaż to dane sprzed miesiąca, może się zmieniło, ale ilość użytkowników generalnie w całego krypto jest jak internetu w 97. No tak. Czyli... Ale zobacz, że Nasdaq stał się starą ekonomią, a krypto nową, mniej regulowaną. I może za 20 lat... To już Bitcoin stał się starą technologią powoli. Za 20 lat myślę, że będzie kolejna bańka technologiczna, tak pokoleniowo to leci. Może, nie wiem, związana z przemysłem kosmicznym, górnictwem kosmicznym. Chyba przemysł kosmiczny. Kosmos już nie jest sexy, to...
to nie są te czasy. Ale wiesz, jaka rewolucja może nadejść? Montowanie na orbicie. No, może jakieś tam siatki łapiące meteoryty. To jest ruskie science fiction już tam wszystko to opisało. Skala Kardaszewa i inne takie rzeczy. A mówisz, że jeszcze windę kosmiczną muszą zrobić na mnie. To będzie już. No, ale na razie to jest turystyka w tym kontekście. Taka ciekawostka turystyczna właśnie. Te przedsięwzięcia mają o wiele mniej charakter. To jeszcze faktycznie jest Elon Musk, który swój PR na tym buduje, ale pewnie o wiele bardziej PR, aniżeli cokolwiek innego. Wiesz na co? Tym Marsie. Może żyć też w takiej bańce informacyjnej, bo powiem ci tak, tą rzeczywistość, którą postrzegamy, rzeczywiście możemy ją antycypować w sposób liniowy, ale tak jak uczy historia, Kuhn o tym pisał, że wszelkie wynalazki i zmiany na świecie nie odbywają się w sposób liniowy, tylko mega skokowy, więc myślę, że jakiś przełom związany z... To komputery kwantowe i to w tę stronę by się musiało... Ja myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie zimna fuzja. Wymyśleć, co to jest. Nie? Ale to my nawet wiemy, bo ta nauka... Ja gadałem o tym z Maćkiem Filipkowskim i paroma osobami, bo ja się generalnie interesuję historią nauki, postępu jako takiego i zastanawiam się, jakie są warunki brzegowe tego, żeby postępował, bo to nie jest zjawisko, które miało miejsce w całej historii ludzkości, to jest pewien fenomen, który się zaczął... No to jaki punkt na przykład byś wyznaczył pomiędzy klasyczną fizyką jeszcze sprzed 100 lat, a współczesną? No właśnie, nie ma. Wyjaśnienie w sensie... efektu fotoelektrycznego przez Einsteina i od tego się zaczęła cała fizyka kwantowa. Nie? O tym, no to pytasz, spoko. I prawa Maxwella odnośnie fal elektromagnetycznych. Nie? I to są już... wszystko rzeczy istotne w ramach poszczególnych dziedzin nauki. Tak, ale jakby mamy punkt, w którym wyjaśniono, Ja coś innego chciałem powiedzieć, no. żeby skończyć tę myśl, żebyś wiedział, o co mi chodziło, że to, że w pewnym momencie, pierwsza teza jest taka, że postęp, czy początek w związku z tym naszej cywilizacji naukowo-technicznej da się mniej więcej określić w czasie, ponieważ to nie jest coś, co działo się od starożytności, że nastąpił jakiś postęp technologiczny, wcale nie, że to jest coś, co w pewnym momencie przyspiesza, a że skoro to jest coś, co przyspiesza i zaczyna się w pewnym momencie, to równie dobrze może się skończyć. I w związku z tym, jakie są warunki tego, że ten postęp w rozwoju nauki się odbywa i w związku z tym, co się może przestać odbywać, że ten postęp też się zatrzyma. W sensie to jest na przykład temat, który mnie ciekawi w kontekście dzisiejszego świata. W kontekście fizyki nie wymyślono, nie? No, pewnie jakby siedział jakiś fizyk, który jest tutaj na bieżąco. Chociaż akurat z Bartkiem o tym, z Bartkiem Sibigą o tym gadałem, no bo on studiował informatykę, ale też się fizyką generalnie mocno fascynuje. To on mnie uświadomił, że w sumie w tej fizyce to się jednak trochę dzieje. Znaczy wiesz, jeśli mówimy o szczegółach, nie, coraz większe akceleratory, rozbijanie cząstek, jeszcze najmniejsze elementy. Może generalnie właśnie w tym zderzaczu hadronów to oni coś tam jednak odkrywają. Ale nie ma jakiegoś takiego przełomu właśnie na miarę fizyki kwantowej. Nie ma ogólnej teorii pola, tak jak Einstein chciał sobie ją określić. No tak? Słuchaj, był skok, teraz jest akumulacja. Dokładnie. Teraz pytanie, czy po akumulacji nastąpi krach? Wracam do tej definicji rozwoju Kuna, że mieliśmy duży skok, a potem było jakby trawienie tego samego konceptu, który został opracowany. Tak jak na koniec XIX wieku było parę takich zagadnień, które były do wyjaśnienia, między innymi efekt fotoelektryczny, nie? I struktura falowa, i kopulskularna. I teraz zastanawiali się dlaczego. Nie? Wyjaśnili to, a to tworzyło takie pole fizyki nowej. Wszystkie obecne wynalazki, komputery, tranzystory na tym bazują. Nie? Ale nie ma nowych jakby koncepcji fizycznych, nie ma tego skoku i nie wiadomo, kiedy to powstanie. Nie? Pewnie... Kto wie, można w kilka hipotez sformułować. Ale odeszliśmy od spekulacji. Na ten moment, a zaraz wrócimy, powiesz, co było w tym 97, bo jestem ciekaw. 87, tak? 87, 97. Nie, chodzi mi o powodzi. A 87 był krach ten wynikający. Nie, ale wtedy chyba jeszcze nie tradowałeś, bo miałeś wtedy z 10 lat. Nie, ale jak chodziłem na rynek kapitałowy, to ostatnim krachem był 87 i wtedy wszyscy żyli w 87. A teraz jak interesowałeś się tym już w 87? W 93. Kim chciał być mały Rafał Zaorski? Górnikiem. Nie, w Bajtku zobaczyłem Gatesa takiego w okularach uśmiechniętego. No, on już wtedy był. No. A taki dzieciaka, nie? I mówię, no. Czyli gościu, który osiągnął coś intelektem, nie? Ale drugim Gatesem się nie stałem, bo programowałem od małego. Nie miałeś garażu w Stanach.
W ogóle nie miałem garażu w Polsce. Tego trzeba zacząć. Co dopiero w Stalach. Mogłem tam, nie wiem, rower sobie złożyć, wigry. No. Były jakieś takie. Mogło być tak, że mieszkanie, w którym wtedy mieszkałeś, było tańsze od garażu w Stanach. Myślę, że... No, myślę, że tak. 20, czyli 25 metrów kwadratowych, czy 29, coś takiego. Nie? No. Coś jako dziecko? No. Ja w bardzo takich skromnych warunkach się wychowywałem, chociaż byłem jedynakiem. Sorry, muszę Red Bulla się napić tym razem. No i tyle. No. Ale żyłem w swoim świecie, więc długo by opowiadać. Takie chciałeś być Gatesem i zostałeś w sumie Gatesem, bo miałeś firmę informatyczną. Tak, ale programowanie mnie interesowało, ale znowuż potem straciłem tego zapał. To 5 lat temu, bo wypaliłem się kompletnie, za dużo tego było. Żeby potem nie pisali, że chaotycznie i urwaliśmy temat, jeżeli chodzi o ten rozwój nauki. Jakby jest kilka hipotez, które sam sobie formułuję na własne potrzeby, zresztą to tak czy siak, sam dobrze wiesz, ile my, Rafał bardzo dużo pracuje, ja też całkiem sporo. Obaj mamy za mało czasu na edukację w stosunku do tego, co chcielibyśmy. Tak, ale niestety. Takie pogłoski nas chodzą, że więcej imprezujemy niż się pracuje, a jest odwrotnie. Zanim usłyszałem, że ja ciągle imprezuję. Co? No zdarza mi się, ale jak już... Bo co będziesz wrzucał na Instastory, że siedzisz przy komputerze 12 godzinę? No ile można? A jak się idzie, gdzieś wychodzi na miasto, to potem ludzie to pamiętają. O, byłeś na imprezie. To taki sam błąd myślenia, jak postrzegają mnie jako daytradera, ponieważ nie widać tych moich tradeów długoterminowych, bo o nich informuję raz na rok, nie? A jednocześnie, jeśli codziennie mówię, że na przykład rozgrywam DAX-a, jakąś walutę, to postrzegany jestem jako daytrader, a nie jako długoterminowy inwestor. Nie? Taki błąd poznania albo percepcji. No. Hipoteza robocza. Początek rozwoju tych naszych zachodnich nauk eksperymentalnych, takiego dynamicznego, związany jest najpierw z doskonałością w konstrukcji soczewki, co umożliwiło skonstruowanie już takich lunet pozwalających, wiadomo, opisać to, co się dzieje na nieboskłonie. Spinozy, tak? Ale potem w drugą stronę, czyli mikroskop. Te dwie rzeczy. Jakby akumulację nauki do momentu stworzenia tego wynalazku oczywiście umożliwił druk. Tam jeszcze można sięgać głębiej, ale taki przełomowy moment dla mnie na ten moment, tak jak mi się wydaje, to jest właśnie stworzenie mikroskopu, bo to umożliwiło, bo do tej pory to, co postrzegałeś wyłącznie tymi narzędziami, które miałeś do dyspozycji. I zobacz, jakimi intelektem. Drogami. Astronomia, potem mikroskop. No dokładnie, najpierw w górę, potem w dół, nie? Bo to już sobie starożytni oczywiście zdawali sprawę z tego, że to łatwo sobie wyobrazić, że skoro ty się składasz z cząstek, to cząstki też się składają z cząstek i cząstki, z których się składają cząstki, też się składają z cząstek i tak można w nieskończoność i w górę i w dół, nie? Ale to jest też jeden błąd takiej percepcji, który popełniamy, analizując tylko teorie, które wygrały. Jest taka fajna książka, już nie pamiętam jej tytułu, ale ona pokazywała te teorie, które się nie sprawdziły, bo nie zapominamy. Teorie, które się które przegrały, to chociażby Christianitas. Dzisiaj żyjemy w ramach innej cywilizacji. Nie, ale mówisz o jakichś teoriach społecznych. A na przykład kiedyś myślano, że w związku z tym, że każdy ośrodek potrzebuje do na przykład przemieszczenia się fali jakiegoś ośrodka, no to, że w kosmosie jest eter, nie? Tak, to było popularne w XIX albo wieku bardzo mocno jeszcze. W XVIII, XVII, tak, tam było dużo różnych popieprzonych teorii, ja się zgadzam. Ale obowiązywało wszyscy, pamiętam, że na przykład była taka teoria flogistonu. Nie wiem, tak, dokładnie jeszcze. Chciałem powiedzieć w tym momencie tak. O flogistonie, tak? Że myśleli, że flogiston zajmuje tam większość przestrzeni. Tak, bo jakby w badaniu spalania tak. Okazywało się, że po spalaniu zostawał nawet większy ciężar właściwy i zastanawiali się, skąd się to bierze, no, ale dokładnie. Już nie byli w stanie tej reakcji chemicznej opisać. Natomiast wytworzenie narzędzi obserwacyjnych wykraczających poza to oko, ucho, a przede wszystkim ludzki rozum, no to uwolniło rozwój tej nauki. No i teraz pytanie, czy te narzędzia wytworzone, które mamy, są adekwatne? Nie wiem, doskonalą się te narzędzia. No wielki zderzacz hadronów jest narzędziem wszak do rozrywania tam rzeczywistości na strzępy i patrzenia, co nam tam wyjdzie z tego wszystkiego. Więc czy jakieś kolejne narzędzie w związku z tym powstanie, które umożliwi jeszcze doskonalszą analizę rzeczywistości, czy nie? Jestem rozczarowany jednym takim wynalazkiem, M-Drive, wiesz, tak? Liczyłem, że jednak, kojarzysz, taki nowy napęd wymyśli M-Drive, który polegał na tym, że...
Taka tuba miedziana, w której mikrofale rezonowały i był tam taki efekt podciśnienia, próżni. Ale to jest tak to, co, no to podciśnieniem przecież chyba ten... A się okazało, że to nie działa jednak. Jednak były... Ale że to Musk, te Hyperloopy wszystkie są podciśnieniowe, nie? Hyperloop, ale tutaj mówimy o nowym silniku kosmicznym, okay. M-Drive'ie. Ja myślałem, okay. że to będzie jakby taki klucz do tego, żeby coś zmienić. Taki jeden z wynalazków, tak jak luneta, który nagle nam zmieni sposób podróżowania w kosmosie, bo bardzo efektywny, czyli mógł zamieniać energię elektryczną bezpośrednio w pęd. Nie? Ja do czegoś też zmierzam. Ale łamał zachowanie pędu, więc. W tym kontekście, bo ograniczeniem nauki zawsze jest to też, że każdy nowy naukowiec rodzi się z, wiesz, no, pustą głową i musi dopiero się wszystkiego nauczyć, tego co już zostało odkryte, żeby samemu móc iść krok dalej. Poza tym, że oczywiście są jakieś tam genialne dzieci w Indiach, które potrafią w głowie wykonywać super skomplikowane działania matematyczne, no, ale to są, wiadomo, jakieś tam jednostkowe przypadki i to na rozwój nauki nie wpływa. Ale sam fakt, że musisz się nauczyć ogromnego korpusu nauki, żeby móc iść krok dalej, to jest olbrzymi problem, który też wymusza specjalizację na kolejnych pokoleniach naukowców. Że już tego jest tyle, że musisz bardzo wąski wycinek. I że te ograniczenia tkanki po prostu organicznej ludzkiego mózgu są najpoważniejsze właśnie w związku z tym dla dalszej dynamicznego rozwoju tejże nauki. I bez faktycznie jakiejś fantastycznej mocy obliczeniowej, też w pewien sposób samodzielnej, ciężko byłoby człowiekowi dalej takie spektakularne jeszcze na dodatek odkrycia dokonywać. Nie wiem, czy to, co mówię, nie jest jakąś herezją, ale tak. Wyobrażasz sobie świat, w którym odkrycia są dokonywane przez sztuczną inteligencję i nawet nie rozumiemy, co sztuczna inteligencja odkryła? Ja myślę, że my już sami naukowcy między dziedzinami nie rozumieją, co inni odkrywają, ale tak, raczej jeżeli rozwój nauki byłby możliwy, to w tę stronę. Ale może nie, może jeszcze mamy trochę rozbiegu, wiesz, może jeszcze starczy paliwa, nie mówię, że nie. Ja się boję takiej przyszłości. No myślę, że jednak ludzki umysł powinien wynajdywać nowe rozwiązania, ale jeśli sztuczna inteligencja będzie na tyle kreatywna, żeby odpowiadać za postęp ludzkości, to może w pewnym momencie stwierdzić, że ten postęp już jest bez sensu, nie? A wiesz, co ludzki umysł powinien? Jeden powinien spekulować, jeden powinien odkrywać, a jeszcze ktoś musi te kible sprzątać. To tutaj nie ma... W ramach tego porządku takiego ekonomiczno-naukowego, no to ciężko określić, co który umysł powinien. Co ty mówisz właśnie, to wynika z tego korpusu libertariańskiego. A może ciebie tutaj nie ma i żyjemy w hologramie, jesteś wytworem mojego umysłu tak w tej jest, chwili. Tak jest, dokładnie. No, i co ciekawe, to się trzyma kupy nawet, nie? Da się to obronić. To co było w tym 97? 97 powódź, tak? Dobrze no. Pamiętam? Chyba tak. A ty akurat zainwestowałeś... Zakład elektrowęglowych, sorry, Garbarnia i Chemisku, nie? I one popłynęły. Czyli zakład elektrowęglowych popłynął i jeszcze chyba... To już zalało? No i zalało. Już nie pamiętam, gdzie oni nawet byli. Oni, jak to miasto się nazywało? Wałbrzych? Bo w tym momencie, jak chcesz kupić, w coś zainwestować, to wchodzisz sobie na Twittera, patrzysz, że jest Dogecoin, wszyscy o tym piszą, wchodzisz na jakąś apkę typu Revolut i Toro albo na giełdę, kupujesz Dogecoina i masz. A jak się kupuje jakiekolwiek aktywa związane z tego typu podmiotem i skąd się o nich w ogóle uczy? Wtedy dowiaduje. 97 rok to oglądało się telegazetę. O. Chyba 200 to był numer telegazeta i już nie pamiętam. I była giełda. Był system jednolitego kursu dnia i dogrywki, więc kurs się ustalał w ciągu tam 5 minut i potem była chyba dogrywka 30 minut, co już nie pamiętam tego, to było tak dawno temu, ale zlecenia jeszcze składało się na takich fajnych formularzach drukowanych z drukarki głowej na sesji. Mam jeszcze takie swoje notatki, kiedy miałem tam jakieś spółki SBBP, Chemiskura i sobie policzyłem, że jak będę tygodniowo tam na początku 5% obstawiałem, że tygodniowo będę zarabiał, ale 1-2% wystarczy, to będę milionerem. Nie udało się. Czarny łabędź przyszedł. No, ale ładnie cisnął. I to były te wirówki, te spółeczki, które były mocno przez spekułę uwielbiane, których wcześniej nie rozumiałem tej spekuły, bo uważałem, że za kursem, który widziałem, wykresem, stoi jakaś magiczna siła, która to pcha w górę, w dół. A nie, że jakiś order book? No, ale nie, ogólnie jest, że nie jakaś wola też ludzi, nie? A teraz...
Ale od kogo ty się uczyłeś wtedy? Teraz się można uczyć od mnóstwa ludzi na YouTubie, na Twitterze, można się uczyć od Rafała Zaorskiego, puścić sobie analizę muzyczną i się ludzie nic nie nauczą, i sobie obejrzeć, zaczną nie? zadawać sobie pytania, o to chodzi. Nie? No ale... bo ja jestem w trakcie też poszukiwań. Trochę więcej wiem, a... Skąd w ogóle w roku 97 albo wcześniej odkryłeś, że coś takiego jak, wiesz, giełda, spekulacja dla nastolatka? Mieliśmy lekcję elektroniki z panem Szumichorą. Może pamiętam, już nie pamiętam, jak się nazywał. Andrzej chyba Szumichora. Nie, to był jeszcze Andrzej Podświadlowski, pan Szumichora. On był taki zajawionym spekulantem jeszcze z lat 92-93 i jak skończył szybciej lekcję elektroniki, to... No, to was psuł. Analizę techniczną wprowadził, takie wskaźniki jak PE, cena, wartość księgowa, jakie podstawy giełdy. Nie wiem, po co on to zrobił, nie? No, to było co? Czy to było gdzieś na początku lat 90., tak? 96 rok, 93, nie? No i tak skutecznie przynajmniej rozbudził pewne myślenie, że ja parkiet zacząłem kupować w roku 96. Ja kupowałem wtedy 95. Tego Kaczora Donalda, jakiegoś giganta czy coś takiego. A Rafał Zaorski kupował wtedy parkiet. I zaraz jak dostałem dowód, 18 lat, to w tym samym czasie zrobiłem dwie rzeczy. Otworzyłem działalność gospodarczą od razu i od razu też rachunek maklerski. Kupiłem wtedy Polifarm Dębice chyba tak. Na debiucie. To było jedyne IPO chyba, które kupowałem w życiu, nie? Bo potem już na rynku wtórnym tylko. Jak na tym wszedłeś? Aż tak źle? 6% chyba to urosło, także, ale od razu potem inwestowałem w inne rzeczy. I nawet dobrze mi szło, bo był taki konkurs giełdowy giełdy, to nawet książkę dostałem, bo byłem w pierwszej dziesiątce, więc stwierdziłem, że jestem genialnym dzieckiem spekulacji, nie? A potem rynek to zweryfikował i okazało się, że potrafiłem tracić na rynku wzrostowym w 2000 roku, kiedy miałem shorty, kontrakt terminowy na WIG20 na spadki, tak z pół roku za wcześnie, nie? No. Miałem rację, ale timing był zły i wtedy trochę nie wiedziałem o timingu. Zbierałeś cięgi, uczyłeś się. Jedną rzecz się nauczyłem wtedy, że co z tego, że rynek, że masz rację, tak, ale musisz zobaczyć, co inni ludzie robią, co rynek. I wtedy mi znajomy powiedział, przejdź się po POK-ach, czyli punktach obsługi klienta, po bankach i zobacz, czy ludzie kupują jeszcze fundusze inwestycyjne. W 1999 roku to było po kryzysie rosyjskim. No i rzeczywiście stali w kolejkach, kupowali, te fundusze rosły po 40% i mogłem poczekać z tymi spadkami. Dlatego teraz inaczej podchodzę. Mogę sobie półtora roku mówić, że CD Projekt zaliczy spadek i cierpliwie sobie czekać. Ludzie się śmieją ze mnie przez półtora roku. Patrz, jak mogłeś kupić, jak rośnie. Ja czekam na moment D-Day, czyli debiut cyberpunka. No i w ciągu 6 dni to, co oni robili w ciągu półtorej roku, zgarnąłem na shortach. Nie? 418 zł na 250 na żywo. To jak to... Bo to ty w tym momencie, poza tym, że można mówić, że jakiś tam krypto startup w cudzysłowie planujesz, no to jednak ty już dawno tę działalność gospodarczą, taką typową, klasyczną, zawiesiłeś na kołku, ale jednak przez większość życia łączyłeś jedno z drugim. Tak. Dało się to łączyć, czy jednak były takie po prostu okresy, kiedy twoja spekulancka dusza była tam zepchnięta gdzieś do piwnicy i jednak spełniałeś się jako przedsiębiorca? Cały czas spekulowałem, dobrze zarobiłem w 2007 roku na tych wzrostach, na spadkach też, ale jednak ja mam za dużo ADHD na rynku, jak wtedy miałem. Teraz to rozumiem, że dobrze było, że coś robiłem innego, bo jeśli bym cały czas spekulował, to jest uzależnienie jednak mimo wszystko. Jeśli codziennie patrzysz na rynek, możesz łatwo wpaść w hazard. Jest bardzo cienka granica na rynku pomiędzy hazardem a inwestycjami. I to, co nawet teraz... Gdzie się zaczyna? Gdzie się kończą chciwości. Inwestycje? Jeśli jesteś chciwy i chcesz za inwestycje na rynku kupić sobie mieszkanie, ale przed tym, jak zarobisz, planować jakieś, nie wiem, może spłatę długów albo wbudowanie czegoś, no to rynek ci zabierze te pieniądze, nie? Ja w tej chwili nie myślę o pieniądzach na rynku, tylko o tym, czy dobrze przewidziałem daną sytuację, czy nie. Dobrze rozegrałem. Pieniądze same przyjdą, nie? W jakiś tam kształcie. No tak, to już ty jesteś generalnie właśnie jakiś taki rodzaj gry intelektualnej przeprowadzasz, taki, gdzie ten
jesteś taki trochę contrarian do opinii publicznej z charakteru. Są tacy ludzie, którzy po prostu lubią co do zasady płynąć pod spełnia, prąd. To jakby cię spełnia w jakiś sposób i powoduje dużo przyjemności, kiedy nagle staniesz na środku tłumu i powiesz, nie, będzie spadać, ja mam rację. Nie? I oczywiście, jeśli robisz to cały czas, to zazwyczaj będziesz na głupka, bo ten tłum ma rację, ale w tym odpowiednim momencie jest duża satysfakcja, kiedy ta przyszłość, którą antycypowałeś, nie dość, że się sprawdziła, to na końcu mogłeś na tym zarobić, a zrobić jakąś akcję typu, o, jak mnie poznałeś, tą akcję charytatywną, nie? Gdzie zapowiedziałam trade, powiedziałam, że 5% wypłacę na cele charytatywne i... Tak, no to pewnie jeden z, to był taki, wiesz, typowy clickbait, że zarobił, typowo, że zarobił 24 godziny, nie? The overnight success, po 20 latach tradowania chłop 20 lat zbiera doświadczenie, a teraz napiszą potem na Onecie, że zrobił to w 24 wiesz, godziny. Ale taki cel nie był, to był cel do mojej społeczności, bo jakby ostro cisnąłem tych szkoleniowców, no bo słuchaj, chłop wychodzi, mówi, że jest specem od inwestowania i za 500 zł nauczy cię, jak inwestować. No, mi by się nie chciało ruszyć dupy, żeby ludzi szkolić. To jakbyś ty teraz powiedział. Ja dlatego dotąd, ja już za dwa czemu lata... Czemu nie zrobisz kursu o robieniu szwalni? Właśnie za dwa lata już bym chciał tak sobie zrobić w końcu ten podręcznik o e-commerce. No, nie mam po prostu na to czasu. Jestem zajęty robieniem e-commerce'u. No, ale nawet jakbyś to zrobił, to zrobiłbyś to dla fanu, nie? Zrobiłbym to dla fanu, pewnie pieniądze, które bym z tego zarobił, poświęciłbym na aspekt mojej działalności, bądź to właśnie edukacyjnej, bądź bym to wrzucał na rynek. Natomiast samo z siebie... Ja napisałem jedną książkę. Jestem autorem, już mogę mówić o sobie pisarzem. A ja też napisałem jedną książkę. Powieść. Jeszcze ten Hajek. Ale moją przeczytasz szybciej. Dużo. Dużo. Nawet nie zdążyłbym w ramach jednego posiedzenia na kiblu. Ja myślę, że nie zdążyłbym twoją otworzyć, a już bym moją przeczytał. Jest szansa. I co ciekawe, dała zarobić wszystkim i jest najlepszą pozycją spekulacji w Polsce. Musiałbym zobaczyć na Allegro, za ile w tym momencie stoi. Zaraz zobaczymy. Powiedz tak, jak powiem, że z tą książką można przyjść na imprezę, to jeszcze skoczy do 10 kart. A to jest dokładnie swoją drogą patent, który u nas w Fanadajsie będziemy wprowadzać. No, są za 8999 zł, 2000, 5000, 8000. Dobra cena, nie? I nawet powiem ci, że jest, no, podaż nie jest najlepsza, bo jest tylko 14 pozycji. I widzisz... Z autografem. A wiesz, że PDF nawet jest po 50 zł. To jest w ogóle hicior, ludzie PDF sprzedają. Sam to rysowałeś? Na Pikachu. Każda jest zindywidualizowana, nie? No to jest NFT, stary. Tak, no zanim to stało się NFT. No, ale ogólnie... Stosunek ceny do wartości księgowej i tak lepszy niż dla Tesla czy CD Projekt. To ktoś napisał? Tak? No tak tu jest. Chyba, że to ty. Krzywa dochodowości. Faktycznie każda jest inna. Tak. No to jest element jakby... Piliście? Jak to pisaliście? Ja za 4 lata pisałem tą książkę. Short lata. Na celulozę? To głupi pomysł? No. Ograniczasz papierowe zyski. I to jeszcze jest śmieszne. No. Ale pokazałem na żywo, gdzie się tworzy cena. Nie? Miałem kiedyś taką kłótnię z człowiekiem, dlaczego coś jest tyle warte. I na przykład osoba z twojej branży jako producent powinna podejść, to jest tyle warte, ponieważ kosztowała mnie tyle szwaczka, materiał, czas, energia, prąd. Tak się liczy marże, tak samo w firmie informatycznej, jak robisz kod, no to tak naliczasz marże. Ale marzy. Na końcu wiesz, że tą samą szmatę masz, przepraszam za słowo, nie? Za 100 zł tak. Albo 500 albo 1000. Ja doskonale wiem, ile wynosi koszt produkcji dóbr luksusowych, które... Albo kupić sobie koszulkę z Fruit of the Loom i przeszyć metkę. Też się zdarza, też się zdarza. Czasem jest wielu... Pomidor. Pomidor. Nie no. To się wytnie? Nie. Mam nie, nadzieję, spoko. Co tam dalej było? Wiem, że to jest twoja branża, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Nie, nie no ja akurat cały czas 95% odzieży, którą sprzedaję, produkuję. Faktem jest, nie, że... Nie, no to szacun, że masz szwalnię. To jest kurde... 4. No właśnie. To jest konkret, nie? No.
Tak, nie, no to jest fantastyczne uczucie, jak są, wiesz, widujesz na co dzień krawcowe, które pracują dla ciebie od 9 lat, cały czas te same. Ogo, a takie wiesz. Pytanie, takie właśnie od strony spekulacyjnej. Kiedy przewidujesz, że będziesz mógł postawić w pełni zautomatyzowaną szwalnię bez ludzi na przykład? Akurat ta branża raczej nie zostanie nigdy zautomatyzowana z tej prostej przyczyny, że dzianina jest bardzo miękka. To nie jest automotive, gdzie... Zresztą nawet Musk nawet w automotive miał mega problem, jak przesadził z automatyzacją jeszcze w tym momencie, ale to nie jest automotive, gdzie masz taką sztywną część, która po prostu ten... A sztuczna inteligencja, która ma jakiś... może operować jak człowiek dłońmi na przykład, nie? Taki t-shirt jak ty masz faktycznie da się uszyć, są takie z takimi przyssawkami od dołu, takie stoły, że lecą ci te wykroje, gdzieś ci to tam zszywa na płasko, obraca, to jest do zrobienia, ale cokolwiek bardziej skomplikowanego. I jeszcze coś innego, sama amortyzacja takiej linii produkcyjnej ze względu na konieczność zastosowania tak naprawdę protezy rąk, czyli bardzo już doskonałej technicznie automatyzacji, pewnie taka sama maszyna mogłaby wykonywać operację na otwartym sercu i jednocześnie szyć koszulkę, więc koszt stworzenia tego typu mechanizmu i jego utrzymania byłby bardzo wysoki, a pamiętajmy, że ciągle żyjemy w świecie, gdzie rozwarstwienie dochodowe między krajami jest olbrzymie. Więc ta koszulka, którą masz na sobie, realnie kosztuje w produkcji te 5 zł w całości. Więc jeżeli 5 zł kosztuje wyprodukowanie tego w całości, to ile musiałaby kosztować uszycie i w związku z tym ile musiałaby ta super zaawansowana technicznie łapa tego uszyć, żeby to się opłacało. A w Bangladeszu jeszcze taniej pewnie. Ja właśnie powiedziałem o Bangladeszu, bo w Polsce uszycie takiej koszulki to już by kosztowało z 16 zł, 17. Różnice są bardzo duże. Wynikające zarówno, generalnie z kosztów pracy. Po prostu. A może po prostu szukamy tam, gdzie nie trzeba, tak jak wiesz, natura nie wymyśliła koła, nie? Ale jednak korzystamy do przemieszczania. Jakbyśmy opierali się na braniu przykładu z natury, to byśmy raczej starali się zbudować samochód na nogach, nie? Ale jednak nie ma to sensu. A wiesz, to na przykład jest w rozwoju sztucznego serca. Zawsze próbowano jakby skopiować serce albo ewentualnie... A potem się okazało, że kształt nie musi być kształtem serca. Dokładnie pewnie. I zwykła pompa, która jest brana z jakichś tam elementów produkcyjnych, w zupełności zastępuje i po prostu tylko pompuje krew, nie? No. Mówisz, taka pompa przepływowa, taka przepływowa, nie? Nie wiem dokładnie, gdzieś czytam ciekawy artykuł właśnie, że byli zdziwieni, że to nawet jest bardziej wydajne niż serce, że kopiowanie po prostu sztucznego serca, nie? Że serce jest po prostu nie... Natura bardzo nieefektywny sposób je wymyśliła. Nie? Rafał Zaorski, specjalista od serc. Nie, wiesz, ludzkich serc. Interesujesz się rozwojem nauki, więc zastanawiasz się, czy ta rzeczywistość, którą postrzegasz, czasami nie jest zaburzona, nie? Jeśli byś na przykład czytał... To już jest bardziej technika niż nauka, ale... Ale wiesz, do takiego myślenia można się wyćwiczyć w bardzo prosty sposób. Znamy, jak historia się rozwinęła. Możesz sobie przeczytać gazety z 39 roku, 40, 41, 42. Tak. Poczytaj sobie nagłówki, twierdzenia, formułowania, przewidywania, a potem zdesz to z rzeczywistością i zobaczysz, że w każdym roku ludzie żyli w jakiejś bańce informacyjnej, tak. A we wrześniu 39 roku to przecież Polacy wierzyli tutaj w Warszawie, że w tej chwili bombowce, te łosie lecą na Berlin, co było totalną fikcją, nie? No, także... Ja doskonale, akurat o tym wiem doskonale, po prostu wiem z tego powodu też, że akurat kształtowanie się opinii publicznej i stworzenie się środków masowego przekazu, czy jakby towarzyszące stworzeniu się powstaniu środków masowego przekazu, akurat opisał Walter Lippmann w książce Opinia Publiczna, którą wydaliśmy w ramach mojego wydawnictwa, właśnie bardzo fajna książka, u samego zarania tworzenia się tego całego procederu, bo z lat tam z 1919 bodajże roku ze Stanów Zjednoczonych, czyli jeszcze z miejsca, gdzie faktycznie to powstające imperium globalne można było te procesy obserwować bardzo dobrze. No i tam ciekawie to opisywał. To powiedz, to gdzie ten twój krypto startup, na który tak ciężko w tym momencie pracujesz, będzie za rok? Jaki jest taki plan Maxi? Mamy trzy drogi rozwoju i zespół i government tego projektu jeszcze się nie zdecydował, który wybrać. W zależności od tego, jak zareagują władze i regulatorzy, albo będziemy w darknecie, czyli bez siedziby, działająca aplikacja, protokół i spełniająca jakąś potrzebę. Druga opcja, a la Wikipedia z jakimś zespołem, który może legalnie działać i korespondować z instytucjami, albo firma na końcu, nie? Ale myślę, że będzie jedna z tych pierwszych dwóch opcji. Szczególnie... O!
Nie, no to dobre pytanie. Za rok? No to strasznie formalnie, nie? A co będzie, myślę, że produktowo? Myślę, że CNBC poda, że wyciekły u nas informacje na temat zdjęć fabryki Tesli w Chinach, albo że tajne dane, kurde, nie mogą być Pentagonu, ale jakiejś, nie wiem, spółki giełdowej. Ja oczywiście powiem, że to wszystko zaszyfrowane jest. Rafał Zaorski, skandalista. Ale to ty będziesz tworzył social media, czy będziesz tworzył raczej jakiś taki właśnie Reutersowo-Bloombergowy dystrybutor informacji? OnlyFans dla informacji giełdowych. OnlyFans dla wszystkiego. Czyli będziesz tworzył paywall, bo OnlyFans jest paywall, więc będziesz tworzył paywall dla informacji. Czy ty będziesz decydował, czy ktoś będzie za to płacił, czy nie, ale jakby podstawą jest logowanie przez portfel kryptowalutowy. Więc jak będziesz stake'ował, to będziesz miał lepsze informacje, czy co? No będziesz mógł ograniczać innych ludzi, którzy korzystają z twoich informacji. I jeśli będziesz miał 1000 coinów, to będziesz mógł ograniczyć wszystkich do 1000 coina w dół, ale już wyżej nie. A będziesz shortował własnego coina? Shortował własnego coina? To jest dobra koncepcja. Ale po co? No jak wszystko. A ty, no właśnie, a ty fanadajzą będziesz shortował, czy nie? A nie, ja jestem spotowy. Ja się nie. A dasz mi zaszorcić? No, pewnie. Zrobimy ci takiego squeeza. Właśnie, wyciśniecie. Wyciśniemy cię totalnie. Mamy zajebisty mechanizm deflacyjny proste, zaplanowany. Bo jakbyś mi sprzedał akcję, pożyczył, to potem byś mnie mógł tak sobie shortować. Zawsze shortujący jest w gorszej pozycji, nie? No. Chyba, że mam więcej kasy, to jest. Czy w tym momencie jesteśmy w takiej rosnącej coraz bardziej górce, więc robienie teraz krypto startupu wiąże się z tym, że ci, których teraz namawiasz na projekt, pewnie za pół roku się będą martwić, co się dzieje z wartością ich walletów, albo jeszcze szybciej, jak wszystko będzie spadać na pysk. Także fajnie mieć. Czy nie? Dlaczego? Fanadajza. Dla Fanadajza. Czy my robimy co? No NFT dla. Robimy najpierw konkurencję dla OnlyFansa, ale bez VAT OnlyFansa, czyli my robimy paywall. Nawet to jest źle ujęte. My po prostu robimy paywall social mediowy, który umożliwi twórcom dystrybuowanie unikalnych treści na ich własnych stronkach, pod ich własnymi domenami, za tym paywallem. No i teraz robimy totalną decentralizację social mediów i własności kontentu w social mediach, czyli jeżeli ty będziesz subskrybował jakiegoś twórcę, to ty za to, że płacisz pieniądze za te subskrypcje, będziesz dostawał w formie NFT tytuł do części kontentu, który ten twórca wypuszcza. Czyli jeżeli będziesz tam, w zależności od poziomu subskrypcji, też w zależności od tego, czy subskrybujesz tokenem, czy nie, będziesz miał co miesiąc szansę, prawdopodobieństwo wylosowania NFT-sów do kontentu o różnych stopniach rzadkości. Będziesz mógł je oczywiście zbierać, resellować, będziesz mógł je merge'ować w bardziej unikalny NFT i generalnie chcemy na całym tym NFT stworzyć taki mechanizm jak w grze komputerowej, który tylko że oparty w tym wypadku na kontencie influencerskim i to jest wszystko zbudowane na faktycznie potrzebnym i rynkowym trendzie, czyli właśnie powstającego paywallu dla influencerów. A będziecie tam sprzedać lody Freeza? Ekipa? Też w tę stronę. No takie, tylko to jest, wiesz, to jest oczywiście żart, który nawiązuje do tego, że lody Freeza gdzieś tam na jakichś aukcjach na Allegro lokalnie wyjebało do jakichś kosmicznych cen. Wiadomo, że nikt tyle nie zapłaci. Że to tylko zabawa. Też, lody Freeza. Freeze. Że Freeze. Tak, że zimne, zamrożone. W sumie mogliby stworzyć nawet swoją markę, nie? No ale oni mają, przecież wchodzą na giełdę, nie? Więc nawet mam zakład z Bartkiem w tej sprawie, bo Bartek stwierdził, że nigdy w życiu nikt tego nie kupi, a ja mówiłem, że cap 100 milionów to szybko będzie i minimum. I a propos shortowania. Będziesz shortował Freeza? Jest jeden z moich celów do obserwacji. Bardzo dobrze. Bo tylko ze względu na, czyli ja do niego nic nie mam, ale jest overhype, nie? I wszystko, co jest overhype, oparte na fanach, no wiesz, fani mogą się nagle odwrócić w drugą stronę, tak? Chociaż Freeze robi dobrą robotę w tym temacie i Freeze ekipa... jest, to oni są liderami w tym momencie, ciężko cokolwiek zarzucić. Fajnie, że próbują zrobić kolejny krok, na pewno przecierają szlaki innym. A kto był liderem 10 lat temu? Dobre pytanie. A to będzie za 10? Ale w internecie, no wiesz co, wtedy jeszcze, to tak serio, no to byli blogerzy. Wiesz dlaczego zadajecie to pytanie? No. Bo za 10 lat
Mogę ci zadać pytanie, kto był 10 lat temu liderem? Dokładnie. Chris? Ale to jest dobre, to warto sobie właśnie przypomnieć, kto był wtedy liderem, żeby uświadomić sobie, jaką ewolucję przeszedł internet. 10 lat temu jeszcze żyliśmy w czasach blogów, czyli wtedy kominek. Liderami byli blogerzy. Dokładnie, chciałem powiedzieć, że Kominek, który dzisiaj nie istnieje już w przestrzeni publicznej. On jest jakimś Jasonem Huntem? On stał się, tak, kryzys osobowości, Jason Hunt i dzisiaj ma bardzo niszową grupę odbiorców. Ale kiedyś był w totalnej topce. No wtedy zaczynała Ma Fashion, Jessica zaczynała, więc można powiedzieć, że w tym segmencie też były liderkami. No powstawał YouTube. Dlatego też jakby w kontekście shortowania Freeza, to uważam, że to jest koncept wynikający z tego, co obserwujemy historycznie. No takie marki znikają, nie są wieczne. Nie? Generalnie robienie rzeczy wokół influencerów, tworzenie produktów wokół influencerów, to jest mega ciekawa nisza. Pytanie. Kto 10 lat temu był, albo nie, 20 lat temu był z piosenkarzy modnych, nie? No właśnie. Jest sporo takich piosenkarzy, którzy żyją wiecznie. Madonna, Rolling Stones, tak, ale... Kto w Polsce 10 lat temu? Edyta Górniak jeszcze? Kasia Kowalska? Rozumiesz, nawet ciężko nam przypomnieć sobie, nie? No. Te piosenki do dzisiaj lecą w radio, tylko nie pamiętasz, kiedy one powstały. Albo ci nie. Nie, no to. Iwan i Delfin. Mogło być. Inflacja muzyki jest bardzo. Znaczy, wiadomo, no wszędzie jest. Akurat content influencerski jest dla ciebie ciekawy. A co będzie sprzedawała ekipa za 10 lat, jak już nie będą takim wieku jak my na przykład, nie? Gerjawit Farmaton. Doppelherz, siła dwóch serc. Dokładnie. Jaką grupę odbiorców będą mieli na giełdzie? Rozumiesz? Nie, jeszcze za wcześnie. Czy osoby w naszym wieku kupiłyby lody ekipa? Dla ciebie to jest mega ciekawy temat właśnie, bo on będzie kolejnym przykładem na jakby dowiedzenie tej tezy, że wartość tworzy się w momencie, w którym tę wartość czemuś nadajesz, a nie w którym ona obiektywnie występuje ze względu na przykład na wyliczenie marży po nałożonej na pracę. Tylko więc jeżeli w tym momencie influencer wrzuca dużą ilość kontentu do internetu, jego wartość wynosi zero, bądź jego wartość wynosi cokolwiek dla influencera, jeżeli to jest reklama, to w momencie, w którym wycenisz ten kontent i powiesz, że tego kontentu jest mało, że można mieć do niego tytuł, że on jest dostępny, ograniczony i tak dalej, i powiesz, że on faktycznie jakąś wartość ma, to nagle będzie miał. I to nic innego ponad to, co mówiłeś o własnej książce, nic innego ponad to, co widzimy z tymi lodami. No tak. Ja myślę, że moja książka będzie jeszcze warta 50 tysięcy złotych za sztukę. Ile ty jej tam? 1000 sztuk poszło? 1000 sztuk. No to jeżeli jest tylko 14 na Allegro. Odciąłem jeszcze bardzo dobrze podaż. Jest naprawdę... Skupowałeś, tak? Nie. Podcinałem mechanizm odcięcia podaży, czyli przede wszystkim indywidualizowanie każdej książki, cena, druga rzecz. Ale one nie były indywidualizowane. Każda ma swój numer, każda ma indywidualny postęp. No, na przykład. To jest zajebiste, bo przecież tę książkę, jakby cały ten podpis i ten numerek, można było z tego wymintować NFT-sa, dać tam 1000 kopii i to by, i każda mogłaby mieć inny tam podpis i to by funkcjonowało na tej każda samej zasadzie. Każda ma inny kod paskowy 1000 kopii z innym mapy paskowej, okay. Numer. Ale właśnie. Zebranie wszystkich 1000 numerów. Co się, wtedy pojawia się Rafał Zaorski, który spełni twoje 3 życzenia. Odkrywa się rachunek na 100 tysięcy, on cały czas leży i czeka, nie? Bierzesz wszystkie kody. Jest coś takiego, że jest jakiś rachunek na 100 tysięcy? A tak. Czego? Złotych. Ale to wiesz, za 10 lat to może już być mała kwota. No, może być. Ile my tam mamy tej inflacji w Polsce? Z 5%? No i to jest taka gra ciekawa, nie? Ale ta książka to jest jedyna książka o spekulacji, która sama w sobie jest spekulacją i dała wszystkim zarobić. Tam jest konkret po prostu. Największa gęstość takiej wartości na słowo. Tam każde słowo jest na wagę złota. I fajna rzecz. Każda osoba, do której przyjdziesz, ma tą książkę, na bank ci ją pokaże. Weź, przeczytaj książkę Zaorskiego. Zajmie ci to minutę albo inniej. Reklama świetna. Element takiego pożądania. Mi się podoba, że robisz rzeczy robisz takie fajne rzeczy dla zajawki. Właśnie, że to jest ciekawe, nie? Że nie ma nudy. Wiesz, nie jestem cały czas coś nowego. Teraz pocisnę. Nie jestem autorem, który weźmie sobie tytuł Grahama, inwestor, inteligentny inwestor, doda XXI wieku i powie, że to jest zajebiste, nie? Kto jak zrobił? Robią tak? Robią tak? A kojarzysz tego inteligentny inwestor? Znaczy, wiem, że są takie książki, ale ja tak trochę takich nie czytam. Buffett się na tym wychował. No. I jak bardzo dużo. I kto dopisał XXI wieku?
Trader 20D. No to jest mój kolega akurat. Co? Dlaczego kolega? To, że jestem na zdjęciu. Dlaczego kolega? Właśnie to jest ciekawe, nie? Zobacz. Słuchaj, ty zaprosiłbyś jakichś gości, nagle ktoś, ten gość by coś odwalił i powiedziałbyś na przykład, że to był twój kolega, nie? No. Tak ludzie postrzegają, nie? A ja na przykład mam taką zasadę, że fajnie mi się dyskutuje z ludźmi, z którymi się nie zgadzam. Ja dyskutuję ze szkolnicami. No bo mówisz, ty jesteś contrarian. No. Jesteś osobowościowy contrarian. Karol powiedział, że jesteśmy złodziejami, my spekulanci. No to od razu go zaprosiliśmy w ramach wolności słowa, niech wypowie swoje zdanie. Nie po to, żeby się niszczyć, ale uważam, że on zadaje bardzo takie wartościowe pytania. Nawet wiesz co, z płaskoziemcą, warto porozmawiać, bo on powie, ziemia jest płaska. Okej, pogadajmy o tym, nie? I wtedy najfajniejsze, najciekawsze idee powstają, no bo Karol na przykład dostrzegał ten element, myślę, że błędnie, bo zbudował sobie jakąś tam, cały czas spór o to trwa, że spekulacja nie daje żadnej wartości. Nie? Ale Karol się wypowiadał po prostu z innych pozycji. To, tak. Co ci powiedziałem na początku, że... To jest rozbite? To, co ci powiedziałem na początku, że twoje jakby libertariańskie, klasyczne, anglosaskie, smithowskie, smithowska podstawa twojego światopoglądu jest jedyna, która jest w stanie udźwignąć to zajęcie, którym się zajmujesz i tak ci... Wiesz, bo każdy człowiek... On nie był libertarianinem w żaden sposób. Myślę, ale u niego to była jakaś taki marksizm. No dokładnie, on był marksistą. Ale walczył no. z tym. To jakby być... Przepraszam, panie Krzysztofie, ja go lubię. Naprawdę. To jest fantastyczny człowiek, fajnie się z nim rozmawia, ale no to tak jak to nie wiem, no... Chłop przesiąkł formację społeczno-ekonomiczną. No ale wiesz, on zadaje fajne pytania. Właśnie takie pytania są ważne. Wtedy zaczynasz myśleć. Tak samo TJS i my w TJS-ie, ja zadaję takie pytania ludziom. I to nie chodzi o to, żeby ja ale stary, jakby zaprosił jakichś chłopaków, nie wiem, z jakiejś katedry literatury albo z teologii politycznej albo z Koronosa, to oni też by ci zadawali jakieś te ciekawe pytania, bo one po prostu byłyby inne. Karen to był po prostu wariat. Ale był na tej debacie Bożydar, pan Bożydar już miał... No, z Instytutu Smitha i też bardzo fajnie to poprowadził. Nie? I tak jak mówię, że zresztą się od światopoglądu, bo ten światopogląd określa nam, każdy z nas w głębi duszy chce być dobrym człowiekiem, więc budujemy sobie światopogląd i uważamy, że on jest etyczny. Nawet uważam, że złodziej, który siedzi w więzieniu za to, że kogoś okradł, nawet zabił, nie wiem, ktoś, to też zbuduje sobie taki światopogląd, że on nic złego nie zrobił. Nie? Bo nie spotkamy ludzi, którzy by myśleli. Generalnie o jako ludzie racjonalizujemy sobie własne decyzje, wybory i to jest mocno w nas wpisane, szczególnie, że generalnie mamy chyba tak wpojone, żebyśmy się za bardzo winni nie czuli, żebyśmy się raczej czuli dobrze i komfortowo ze sobą. Tak, ale wiesz, my już tak mamy ukształtowany ten światopogląd, kręgosłup moralny też. Ja wątpię, żeby coś mnie zmieniło w wieku 42 lat. Ciebie myślę, że też. A chciałem o to spytać, czy w takim razie myślisz, że będziesz spekulantem do końca życia będziesz, ale będziesz spekulował do końca życia, czy jednak w pewnym momencie stwierdzisz właśnie koniec z tym, czas odłożyć czapeczkę na półkę, Rafał Zaorski zostaje porządnym obywatelem, przestaje tak? spekulować. Nie, nie, czapkę mam dlatego, bo się nie uczesałem. Wszyscy się nie działają. Więc to jest... Nieprawda. Tak. Powiem ci tak, jakby zdaję sobie sprawę historycznie, że każdy spekulant... Bierze to. No, kończył źle. Zapamiętujemy tylko wygranych, a ich jest naprawdę mało. Jakby dziedzina spekulacji jest pokryta trupami tym, którym się nie udało, którzy prawie dobiegli, prawie zdobyli. No i akurat w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, najważniejszy moment to jest odejście od stołu z pulą i już nie wracanie do tego stołu. I myślisz, że ten moment kiedyś się wydarzy? Myślałam, że w 2018, ale potem jeszcze mnie pogoniło i w tamtym roku przejechało, ale się odbiłem już, odrobiłem wszystko i się cieszę z tego, że zrobiłem to w taki sposób, że powiedziałem wszystkim, że straciłem wszystkie pieniądze w ciągu jednego dnia na ropie. A potem zweryfikowałem też sporo przyjaciół, takich miłości, można powiedzieć. I jestem bogatszym człowiekiem, nie tylko pieniądze, ale doświadczenie wszystkim i znajomych. To jak brzmi odpowiedź? Że muszę w pewnym momencie odejść. Ale czy sądzisz, że ci się uda?
wiesz co, rynku. Wiesz, kiedy mnie pyta ktokolwiek, kiedy powiesz sobie czy, ja osiągnę tam jakieś cele, które sobie zakładam, czy rozwiążę jakiś problem, który mam, ja zawsze tak samo nigdy nie mam wątpliwości, że rozwiążę, że mi się uda tak. I że dojdę do swojej no mety. No dobra, no ale myślałeś 10 lat temu o tym, że skończysz, nie wiem, na 100 milionach, 200 milionach przychodów? Sądziłem, że będę dalej. Jeszcze dalej? Sądziłem, że czyli będę jesteś dalej. Jesteś niezadowolony no. Jeszcze? Jestem niezadowolony. Okej. Okay. Jestem autentycznie z siebie niezadowolony, ale jestem z siebie generalnie niezadowolony. Ja też. No. I to nas pcha, nie? No, to nas pcha. Szanowni, mogłem więcej dzisiaj. Sama. Ale to jest przejebane, bo gdzie nie spojrzysz, na przykład rynki kapitałowe są przekichane, bo na przykład, nie wiem, siedzę sobie w krypto, obracam sobie, no i tak co miesiąc do przodu, sporo, ale patrzę na jakieś, patrzę człowiek na ruchy, których nie wykonał, patrzy na jakieś stare portfolio, które, do którego się porównuje, bo wymienił na inne i tam to sobie lepiej troszeczkę performuje. A spójrz na tego gościa, który stracił 20 miliardów dolarów ostatnio. No, Juan, mam go w telefonie. No to może się pocieszy, że o, Archegos, a ja Archegos nie straciłem. Capital. No właśnie, a ja nie straciłem. Nie, no to jest oczywiście już takie do przesady, ale generalnie tak, no ja jestem, miałem nadzieję, że po 9 latach będę dalej troszeczkę w całej tej czyli swojej gdzie? Drodze. Na poziomie Inditexu? Wiesz co, nie, bo ja bym chciał wystarczającą sumę pieniędzy zarobić, żeby faktycznie mógł móc animować działalność edukacyjną, otworzyć dużą szkołę w Azji Południowo-Wschodniej, sieć mniejszych szkół gdzieś tam rozsianych. I co, czekam, aż i nie stać mnie na to jeszcze. Rafał, ale to ja prowadzę wywiad. To jest rozmowa i dlatego się tego fajnie słucha. Ale nie stać mnie na to jeszcze i dlatego jestem inaczej, stać mnie na to już częściowo, ale by to upośledziło moje zdolności inwestycyjne i mogło po prostu spowolnić rozwój organizacji. Ja wiem, jak na to odpowiedzieć, wiesz co, tak mnie definiują dwie osoby w moim życiu, tak historycznie, bo tak też przestrzegam wszystkich. Jesteś Polakiem, to Piłsudski i Jan Paweł II. O kurczę, pojechałeś. To ja to 4. Rozbiłeś mój myślenie. Nie, jest takie, są takie dwie postacie w spekulacji, nie? Historyczne. Bo Livermore Baruch. Livermore Baruch, dokładnie, bo uważam, że nie róbcie sobie guru z nikogo żyjącego. Niedawno, czy dwa dni temu chyba Madoff umarł, nie? W latach 90. mogłeś sobie zrobić z niego guru, to potem znajomi by się z ciebie śmiali, nie? Dlatego jak ktoś kopnie w kalendarz, też mówi o sobie, to możecie sobie wtedy zobaczyć, co zrobiłem przez całe życie, stwierdzić, tu jest kontrowersyjnie, tu było ok, a tutaj kompletnie koleś odleciał, nie? I tak samo jest z Livermurem i Baruchem. Oni już nie żyją, więc można opowiedzieć ich historię i tylko jeden sobie strzelił w łeb w latach 40. Livermore, jeden z największych spekulantów na świecie, a Bernard Baruch został szanowanym obywatelem, raczej był obywatelem szanowanym, ale doradcą prezydentów, rozwijał swoją karierę jeszcze przy polityce. No i dużo wniósł do historii powojennej Stanów Zjednoczonych. Twoja wewnętrzna droga rozwija gdzieś tam się między Livermorem i Baruchem. Diabełka ma mi takiego aniołka. Nie? Aniołek mówi, weź stary, odejdź, Baruch. A drugi mówi, ej, Livermore wyłapał największy krach, nie, na świecie. Może się załapiesz jeszcze. No chciałbym to zrobić. Wyłapać spadki na Bitcoinie, zshortować Freeza. Pozdrawiam. Ale tu... Nie zshortować Big Short Betsa. No na przykład coś dużego. Tesla, ale połamałem na niej zęby, próbowałem shortować. Uff. No, ale tam jest duży short squeeze. Ale prędzej czy później to się myślę, że uda. Skończy się ta pompa, nie? No. Więc chciałbym pójść drogą Barucha i czekam na kolejną falę. W tej chwili... A Baruch skończył w pewnym momencie ścieżkę spekulanta i rozpoczął ścieżkę porządnego obywatela, doradcy i tak dalej? Tak, czy... w 1929 roku, w tym samym czasie, który Livermore zarobił swoje największe pieniądze, 100 milionów, czyli na dzisiejszym może tam parę miliardów dolarów w ciągu jednego krachu. Baruch zamknął swoje pozycje, chyba też trochę tam na shortach zarobił i potem już praktycznie nie inwestował zbyt dużo. Zresztą nie było do tego okazji. New Deal, na rynkach się nic nie działo, tak. Nie można było tymi rynkami manipulować, a jednak i Baruch, i Livermore to byli manipulanci, oni tworzyli też często rynek, nie? Na akcje. Ja też. Lubię tę grę. Oby zatem przyszedł taki moment, no oby,
co ja ci tam będę doradzał. Widzisz, ludzie tak... Jeżeli chcesz być, jeżeli jednak bardziej Baruch niż Livermore, no to faktycznie, oby przed tym momentem. Myślę, na przykład, o, wiesz co mnie boli na przykład jako spekulanta, że ludzie tak postrzegają cię przez ten pryzmat całkowicie negatywnie, nie? Czyli to tak jakbyś powiedział, jest dla ciebie przykładem, o, Michalczewski jako bokser, nie? Ileś tam walk stoczonych wygrał, ale czy to znaczy, że on każdego człowieka na ulicy zaczepia i go bije, nie? Albo nie wiem, jest osobą niemoralną totalnie, nie? Można się tam czepiać do jego życia, ale chodzi o to, że jestem bokserem, czyli spekulantem na rynku. Jak wejdziesz ze mną na jakąś spółkę, będziesz pompował Freeza, a ja będę chciał go shortować w pewnym momencie. To cię zjem. No właśnie, to ja nie będę chciał ci oddać swoich pieniędzy, a ty nie będziesz chciał mi oddać swoich, no będziemy tam walczyć, nie? Ale po tym wszystkim, ja jestem wychowany w kulturze takiej walki fair play, walczyłem trochę na ringach, ćwiczyłem jakieś sztuki walki, no to idziemy na piwo razem, jesteśmy kumplami, nie? Już myślałem, że powiesz, że idziemy się napierdalać. Nie, no, to są wariaci, no i jeśli wchodzimy na rynek, czyli na ten ring, no to będę bezwzględny. Ale poza rynkiem jest to normalną, moralną osobą z kręgosłupem, dlatego wychowaną przez, myślę, że bardzo fajnych ludzi, moją babcię i dziadka i mamę, wszyscy już nie żyją, tak, ale ukształtowali mnie w jakiś sposób i tej moralności jestem wierny, dlatego też jeśli widzę jakieś kłamstwo szkoleniowców, tych pseudo-traderów, pseudo-inwestorów, którzy mówią ci jakieś bajki, a na końcu wystawiają ci link referencyjny i kolejny szkolenie do sprzedaży i kolejną konsultację, no to ja chcę korzystać ze swojej wolności słowa i mówić hello, to nie jest prawda, jest inaczej. Nie? No. Fajnie się rozmawiało. No. Przyjemna tym rozmowa. Tym miłym akcentem. Myślę, że tym miłym akcentem możemy skończyć. Fajnie, że zdecydowałeś się zjechać te 10 pięter w dół do mnie. A mam nadzieję, że dzisiaj wjedziesz wyżej. Wjadę. Fajnie, że się tutaj wprowadziłeś. W ogóle to cały czas się nagrywa, nie? Wydaje mi się, że fajne odcinki tutaj będą powstawać, bo ze wszystkich miejsc, w których kręciłem, tu mi się naprawdę fajnie gada. Jakoś tak się tutaj dobrze czuję, kadry są całkiem ładne. No to kiedy nagrania w jacuzzi na przykład, nie? Albo na saunie. A oni pozwalają tutaj nagrywać? Sprawdź. Trzeba zapytać. Sprawdź. Można zrobić. Śniadanie jak z jacuzzi. Jak książkę pompowałem. Jacuzzi z Bitcoinem. Jak książkę pompowałem, to właśnie kręciłem. Możesz chyba się przejść. No chyba, że złapiesz tam ludzi w negliżu, no to już byś miał problem. Życzę ci w każdym razie, Rafał, żebyś oczywiście sobie, żeby Big Shot Pets to był fajny polski projekt, bo myślę, że fajnych polskich projektów nam trzeba zarówno w przestrzeni takich międzynarodowych, zarówno w przestrzeni biznesowej, jak i w przestrzeni kryptowalutowej, jak i w przestrzeni generalnie traderskiej, gdzie bardzo dużo jest oszustów, a bardzo mało ludzi faktycznie uczciwych. No i mam też nadzieję, że TJS będzie się rozrastał, bo potrzeba na edukację, szczególnie ze względu na to, że to pokolenie, które rośnie, ma o wiele bardziej hazardowe nastawienie, aniżeli my mamy. Przy TJS nic nie trzeba robić, on sam rośnie, bo tam jest wolność słowa. I nie wiem, jak nad tym panować. Po prostu to się rozwija, się samo rozrasta, pączkuje. A co do Big Short Betsa, to dziękuję ci. Mam nadzieję, że będziemy unicornem za rok, nie? Zobaczę. O, okej, okay, czyli 17 kwietnia, 15.53, Rafał Zaorski wieszczy, ale masz na myśli Fully Diluted Market Cap? Myślę, że tak, ale liczę na to, że narzędzie rzeczywiście będzie zaadoptowane i wykorzystywane do baitów, czyli jakichś wycieków informacji i białego wywiadu. Czyli jeśli ktoś będzie chciał mnie... O. Moim ideałem, jakby celem, jak podsumowując, jest to, że jak ten Evergreen, ten statek utknął w kanale sueskim, to ten operator koparki wrzuca na Big Shot Betsa zdjęcie i kiedy on to jeszcze wykopie. Nie? Panowie, przepierdolone, nie wykopiemy tego przez najbliższe przez dwa tydzień i wtedy. I puszcza informacje, $1000 sprzedaje wam informacje. Nie? I to będzie ideał. Bardzo fajny model biznesowy. Podoba mi się. I wtedy będziemy, pojedyncze osoby będą bliżej informacji niż fundusze hedgingowe. I to my będziemy decydować o tym, jak tę informację sprzedajemy, a nie będziemy tacy bezwolni paywall na tym rynku. Po prostu robisz tak samo, paywall na informacje. No ale ludzie będą decydować o tym, w jaki sposób to sprzedawać, tokenizować i zobaczymy, kto się wierzy w to, położymy na to swoje nazwisko. Jest bardzo duży zespół przy tym, jest pełna otwartość, transparentność, mamy co tydzień spotkania, kod jest widoczny, więc... Krypto jest ciekawe. Ja też jakby kładąc swoje nazwisko pierwszy raz na projekcie krypto czuję taką trochę niepewność, ale
Jak my to robimy, że się żegnamy, a dalej gadamy? Pewnie, jak zawsze tak jest, jak się wyłącza kamery, to się gada jeszcze dalej. Tak? A już wyłączone są? Nie. Nie, okay, cały czas są włączone, więc jeszcze nie mów niczego, czego nie powinieneś, ale dobra, nie, wszystko, co mam do powiedzenia, to zawsze mówię szczerze, nie? Fajnie, że wpadłeś. Kończymy. Dziękuję wszystkim serdecznie. To był pierwszy odcinek drugiego sezonu mojego podcastu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja również dziękuję za zaproszenie. Może za rok się zobaczymy. Może tak, a może nie. Trzymajcie się. Cześć.